Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymeka, to jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś w wyśmienitym składzie, bo mamy z nami dwójkę wyjątkowych gości, przyjaciół tego podcastu i autorów podcastu Wiadomości z końca świata, Zofię Sobczek i Jana Śpiewaka. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dobrze was widzieć i słyszeć z nami. Zanim zaczniemy, ja przedstawię bardzo króciutko pomysł, i program dzisiejszej rozmowy. Postanowiliśmy spotkać się, żeby porozmawiać o tym, czy w Polsce naprawdę rządzi nami konflikt pokoleniowy i czy to, co widzimy dzisiaj w polityce, społeczeństwie, mediach, to jest niekończąca się wojna boomersów, generacji Z i nas, milenialsów, czy może tak naprawdę ta pokoleniowa rama powoli nam się zużywa i to, co rządzi dzisiaj polską polityką, to zupełnie inne emocje, zupełnie inne podziały, zupełnie inne sprawy. Po tym zaś, jak już omówimy sobie, ten konflikt pokoleniowy i zastanowimy się nad nim wspólnie, to przejdziemy do spraw bieżących. Porozmawiamy trochę o wyniku wyborów i o tym, co nas w najbliższych latach czeka. Ale zgodnie z zapowiedzią, pytanie rozprowadzające. Jesteśmy od wielu miesięcy, czy byliśmy przez wiele miesięcy przekonywani, że to, co zobaczymy w nadchodzących wyborach, to tryumf młodych. Że to młodzi, a przede wszystkim młode kobiety, zdecydują o tym, jaka będzie Polska. Czy to jest to, co waszym zdaniem rzeczywiście zobaczyliśmy? Zacznę od Zofii. No na pewno młodzi się bardzo zmobilizowali i ta różnica frekwencji jest widoczna no bo do tej pory to było około 30-40% w tych wyborach 70 tak prawie gdzieś w tych okolicach. No i ci młodzi na pewno nie zagłosowali w ogromnej większości na PiS. Więc w tym sensie myślę, że można tak powiedzieć, że młodzi nam tą zmianę zgotowali. Chociaż oczywiście, pytanie, jaka to jest zmiana. Czy to jest dobra zmiana, czy niedobra zmiana? Czy powrót do przeszłości w rzeczy samej? Tak, myślę, że dla wielu wiele osób przez ostatnie parę dni mogło poczuć się znowu jak w 2009 roku, więc no, trochę nas to odmówiło. Oni tego nie pamiętają. Tak, tak, no właśnie, młodzi ludzie tego nie pamiętają i to jest myślę, że ta różnica, tak, pomiędzy nami, my już czujemy, ja przynajmniej to czuję, że y, już nie jestem młodą aktywistką, jaką byłam w 2014 czy 2015 roku, dopiero wchodzącą w ten świat, tylko już jestem tą starszą aktywistką i patrzę sobie na młode, właśnie osoby, które wchodzą do tego świata społecznikowskiego. No i tak, no to są osoby, które wychowały się w czasach, kiedy rządziła Platforma, ale zaś świadome swoje, Czasy do, dorastania, dojrzewania, no to to jest już tylko czas rządzenia PiSu, u no więc rzeczywiście oni nie pamiętają tego, co my. No, ja patrząc na te wyniki, no to, to dużo mówić, no młodzież zagłosowała na platformę obywatelską na to na, na tuska, tak? Jakby, jak się patrzy na tą kategorię wiekową do 29 roku życia, to PO wygrała wybory i faktycznie młodzi dali zwycięstwo. Tuskowi, tak? Jest to pewien ich od historii. Nie, dali, nie poparli specjalnie ani Konfederacji, ani Lewicy. Oczywiście Lewica i Konfederacja tam chyba dobrze pamiętam, to po 18% głosów dostali, jeśli chodzi o, o, o młodych, więc tego konfliktu generacyjnego, o którym Ty mówisz, w takim sensie, jak my często sobie o tym gadamy, no tutaj nie widać specjalnie, tak? Ja, raczej emocja była podstawowa, taka, że E, trzeba odsunąć PiS od władzy, że PiS e, to obciach, że e, jakby dość rządów prawicy. Ta sama emocja, pamiętam te emocje, jestem na tyle stary, nagrywaliśmy wczoraj podcast z Osią i sobie przypomniałem, jak to było na Openerze w 2006-2007 roku, gdzie właśnie było wybieram.pl, była taka akcja profekwencyjna, nie wiem, czy pamiętacie, robiona taka na zasadzie właśnie amerykańskich e, pierwszych kampanii profekwencyjnych, no i wtedy była ta akcja zabierz babci dowód i tak dalej i tak dalej i też ta zwyżka młodzieżowa Poszła wtedy na Platformę Obywatelską przede wszystkim i dała zwycięstwo PO. A z kolei w 2015 roku, no, już nie do końca pamiętam, jakie były dokładnie rozkłady, no ale na pewno było też wrażenie, że PO się skończyło, i jest obciachem i tak naprawdę internet wygrał PiS, i, i, i dzisiaj mamy, no, jakby trochę, jakbym się czuł. No, Jakimś zaklętym po prostu kole, tak? No jakby cały czas jest to samo, tak? Tylko powtarza się co 8 lat co innego. No i ciekawe jest to, że jakby te wyniki konfederacji i lewicy są, są słabsze, słabsze niż spodziewane. Myślę, że przede wszystkim lewica duże, duże spadki. Nie udało jej się przekonać do końca tych młodych ludzi, co jest zaskakujące pod kątem tego, co się wydarzyło podczas czarnych protestów, gdzie widzieliśmy setki tysięcy młodych osób, które protestowały przeciwko. Władzy PiSu, ale też Konfederacja nie zdobyła tak naprawdę poparcia tych młodych specjalnie. Też co ciekawe, to jest pytanie, może trochę gdzieś na uboczu, ale też nie widać specjalnie tej wojny płci. Także nie ma ani wojny generacyjnej specjalnie, ani też nie ma wojny, e, wojny, wojny płci, bo, bo jeśli chodzi o rozkłady poparcia, no te, te, te różnice są naprawdę minimalne. Widać gdzieś tam je przy lewicy i Konfederacji, ale ogólnie mężczyźni głosowali tak samo jak kobiety, więc wydaje mi się, że tutaj podstawową emocją było właśnie antypis referendum, plebiscyt przeciwko Kaczyńskiemu i też tak interpretuje te wyniki na przykład trzeciej drogi całkiem wysokie, tak? no, że jakby te głosy, ta zwyżka frekwencyjna i, i dużo tych głosów właśnie takich obudzonych wyborców poszło właśnie na, na partię najbardziej establishmentową tak naprawdę, jeśli pomyślimy o PSL-u, tak, z tych wszystkich można powiedzieć, więc no, ciekawe wybory, system, system, że tak powiem się gdzieś tam można powiedzieć obronił. Byłem kiedyś na spotkaniu z profesorem Korolem Modzelewskim, zaczyna się name dropping, i on <grym> i powiedział, powiedział, że tu Wy jesteście bardzo młodzi, i większość to byli studenci. Macie do mnie wiele pytań, ale w sumie to ja mam jedno pytanie do Was, dlaczego się nie buntujecie? Dlaczego was do takiego stopnia przeżarł konformizm? I taka głucha cisza mu odpowiedziała. Więc może ja poniosę dalej to pytanie Karola Modzelewskiego do waszej dwójki. Jak wam się wydaje, dlaczego to jest tak, że mamy taką kliszę wbitą do głowy, że młodość to jest idealizm, czasami nawet straceńczy idealizm, a tak naprawdę młodość w Polsce to jest konformizm. To, jest, to są najbardziej takie wygodne, oczywiste, samonarzucające się postawy, i to jest powiedzenie, że ideałem polityka jest Donald Tusk. Skąd to się bierze? Kurczę, no to jest pytanie, z którym ja trochę jednak się nie zgadzam. Mhm. No to, e... no to polemizm. Chętnie, chę, chę, chętnie nie będę. Nie pytania. chcę trwać w błędzie sekundę dłużej niż muszę. Dajesz. Wiesz co, no, ja, ja myślę, że jest że je nie, dobrze, przepraszam. Znaczy, jeśli, jeśli mówiąc o konformizmie, żyjemy, wiesz, no, w czasie absolutnego paradygmatu tego liberalnego, tak, w Polsce indywidualizm skrajny, jakby jest podstawowym odnośnikiem czegokolwiek, tak, jakby. i ani z jednej strony można powiedzieć, że spoko, że konfederacja, czy konfederacja tak naprawdę była mega establishmentowym też ruchem w takim sensie, tak, no, bo ona de facto mówiła to, co wszystkie te inne partie, to co PSL teraz mówi tylko bardziej. I tak naprawdę lewica też była bardzo inteligencka i też tak naprawdę była bardzo ekspercka, mimo że gdzieś mówiła o tym zmienianiu świata, i tak dalej. A tak naprawdę to wszystko było dość, można powiedzieć, że dość. No, nie było to specjalnie buntownicze. I w tym sensie tak naprawdę ja bym powiedział, że w tych wyborach nie było partii buntu. No, jakby nie było partii, na mm. której osoba mogłaby zagłosować z tym sumieniem i powiedzieć, że okej, okay, to wywalamy faktycznie. E, stolik, tak, znaczy no, e, menc o Mencenem mówią dzisiaj wszyscy, tak no Kosiniak-Kamysz, otwierasz, słuchasz Kosiniaka-Kamysza i on mówi Mencenem, nie, on mówi korwinem, tak, oczywiście jest bardziej wygładzony zapuścił brodę i jest bardziej akceptowalny dla inteligencji i dla lipków, ale ogólnie to jest mainstream dzisiaj mainstream dzisiaj jest konfederacja, tak więc one, więc w tym sensie w tym systemie nie ma nie ma po prostu żadnych, tak naprawdę by, moim zdaniem, sił, które reprezentują te, ten, 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 ten gniew, to te niezadowolenie. I, I tak naprawdę wydaje mi się, że. Nie, nie było takiej oferty w tych wyborach i mhm. dlatego nie, nie wiem, czy to pytanie bym pytanie odpowiedział. Dobra, już wiem, z czym się nie zgadzam. Tak, dziękuję Ci, Janek, no. za pomoc. Mhm. Nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. To znaczy, że młodzi ludzie są konformistami i wierzynie nie są idealistami, no bo jednak no my wszyscy, przynajmniej ja, ale też myślę, że my wszyscy jednak już jakby od czasów młodości, no można powiedzieć, że ja miałam 20 parę lat, jak zaczęłam się angażować w te sprawy społeczne no i wtedy według mnie, no byłam też idealistką. Tak, to, to tak naprawdę myślę, że teraz trochę może życie bardziej już pragmatycznie w wielu kwestiach nastawia. Więc mi się wydaje, że ta młodość z idealizmem jest jednak sprzęgnięta, ale w tych wyborach, tak jak Janek powiedział, trochę nie było na, na jaki idealizm głosować. Jaka to była ta partia, która te idealistyczne e, miała na sztandarach hasła. No rzeczywiście. No, bo mogę się podłożyć i powiedzieć ja... partia Razem? Ale, no tak, ale ja, ja nie uważam, że partia Razem odpowiadała na potrzeby idealizmu wśród młodych ludzi, bo, bo ta mm. potrzeba jakby jest też związana z, mi się wydaje, takimi zmianami, właśnie głębokimi zmianami myślenia, z myślenia indywidualistycznego na przykład na bardziej wspólne, inne trochę wartości, które przyświecają na przykład w tym, co jest ważne w pracy i tak dalej. Na to mam wrażenie, że partia Razem odpowiadała słabo yy, i tak jak mówię, wydaje mi się, że ona nie stała się właśnie tą partią, która by gospodarowała tę potrzebę idealistyczną, a jednocześnie nie możemy zapominać, że była to kampania, w której jednak właśnie ci młodzi ludzie, te, te, te młody, ci młodzi społecznicy, organizacje złożone jednak z wielu bardzo młodych ludzi, no odegrały bardzo ważną rolę. Więc to, to też jest tutaj kamyczek do mojego argumentu o tym, że ten idealizm jednak wśród młodych jest. Jest jeszcze jeden aspekt tego, o czym powiedziałeś Marcinie, tego, że młodzi ludzie zostali przekonani, ale to nie tylko młodzi ludzie, to też właśnie te roczniki nasze, te, te ci ludzie, którzy teraz mają 30 pomiędzy 30 a 40 lat, oni też w pewnym momencie zostali przekonani bardzo mocno. Ja uważam, że przez liberałów do tego, że polityka nie jest ich sprawą, że polityka to jest jakiś syf, gdzieś tam jakichś ludzi na górze, którzy się ze sobą biją, i to nie ma w zasadzie za bardzo do nas nic do rzeczy, my powinniśmy się, bo nie róbmy polityki, tak, tylko budujmy boiska, grajmy w piłkę i się nie zajmujmy tymi, tymi, tymi brzydkimi rzeczami, jaką jest polityka. I trzeba było wielu lat, które my zapoczątkowaliśmy trochę w 2014 roku, właśnie ruchami miejskimi, wielu lat odbudowywania świadomości ludzi i PiS w tym sensie pomógł. W tej odbudowywaniu świadomości ludzi, że ta polityka jest ważna i że jest istotnie w, w czymś, co wpływa na nasze życie w sposób bezpośredni. E, więc myślę, że ta niska frekwencja wcześniej to też właśnie było skuteczne przekonanie ludzi, że polityka jest czymś oderwanym od nich. Słuchajcie, mi, Marcin tego pytania nie zadał, no ale muszę jakoś się jednak do tej rozmowy wbić, więc wbiję się przez mój ulubiony sposób, mianowicie przez wyrecytowanie kilku liczb, bo ja sobie tę hipotezę o tym, czy młodzi w Polsce wywrócili stolik, czy też nie, postanowiłem zweryfikować, patrząc na statystyki polskiej demografii, wyniki wyborów i rozkład tych głosów między różnymi pokoleniami. Pomocne były tutaj raporty, które się o grupie najmłodszych Polaków regularnie ukazują, czy to będzie raport pęknięte pokolenie rewolucji czy raport debiutanci, czy ostatni raport fundacji Konrada Adenauera, to one wszystkie się przyglądają temu pokoleniu 18-29, czasami bardziej ściśle pokoleniu 18-24, tych, którzy po raz pierwszy poszli tym razem e, na wybory i z nich wynika dla mnie odpowiedź, z tych wszystkich liczb i raportów wynika dla mnie odpowiedź co najmniej niejednoznaczna. Nie można zaprzeczyć i być aż takim cynikiem i upierać się, że najmłodsze, najmłodsza generacja wyborców, te najmłodsze roczniki nie miały żadnego wpływu na wynik albo że okazały się być kompletnie politycznie pasywne. To jest zwyczajnie nieprawda. Ale też jest pewnego rodzaju. Cichy, cichą zmową milczenia takiego głównego nurtu, żeby przypadkiem nie mówić za bardzo, że owszem, te najmłodsze roczniki się do polityki włączyły i to co więcej włączyły się w taki sposób, jaki temu mainstreamowi się podoba, czyli są skupieni przede wszystkim na indywidualnych wolnościach, głosują za prawem do przerywania ciąży, ale już mniej na przykład za, nie wiem, progresją podatkową tak itd., itd. Więc y, kobiety się aktywizują. Znowu w stopniu wcale nie aż tak wiele większym niż mężczyźni, ale jednak są tam obecne. Więc to wszystko się mainstreamowi bardzo podoba. Nie? To jest takie zaangażowanie, które jest mało ryzykowne dla całego systemu. I w tym sensie Marcin, y, przywołując tu profesora Modelewskiego, ma trochę rację. W sensie, z jednej strony jest to zaangażowanie głośne, wyraźne, wręcz masowe, ale z drugiej strony takie, które systemu nie wywróci. No ale y, nie będąc tym cynikiem, to ja, ja od razu powiem, że. Czy znaczy, znaczy, będąc cynikiem powiem, że to zaangażowanie systemu nie wywróciło i w liczbach bezwzględnych ono po prostu nie było tak e, istotne, ale zarazem trochę, trochę jednak e, zmieniło, bo gdyby proporcje wyborców i frekwencja pozostały na poziomie niezmienionym od roku 19, to PiS by te wybory po prostu miał, tak? Znaczy, gdybyśmy założyli, że będzie mniej więcej ta sama frekwencja i że mniej więcej ludzie pójdą do wyborów tak samo zmobilizowani w miastach, na wsiach, w różnych grupach wiekowych, to właściwie mielibyśmy trzecią kadencję PiSu. I tutaj to ruszenie do urn, ta wielka frekwencja, ten demokratyczny cud się rzeczywiście zamanifestował. Dlaczego jednak nie mówimy o tym że tych ludzi młodszych ludzi jest mniej i dlaczego nie skupiamy się na tych liczbach, które ja chcę trochę tutaj naświetlić? Moim zdaniem właśnie dlatego, że skupienie się na liczbach pokazałoby, że to ruszenie nie było aż tak wielkie, jakbyśmy tego chcieli. Osób w przedziale 18-29 jest dzisiaj 4 miliony, 4,5 miliona. Głosowało z nich 70%. Eee, z tego połowa to kobiety, a jedna czwarta to kobiety do 25 roku życia. Szybka kalkulacja pozwala zauważyć, że łącznie ta grupa, która miała okazać się eee, rewolucją zmieniającą Polskę, zmieniającą oblicze tej ziemi, nawet gdyby cała jednolicie zmobilizowała się i zagłosowała e, tylko na, na, na taką lewicę, to dałaby, dałaby tej lewicy 5-7%. Tak? Znaczy to jest e, cały ten ogrom młodych ludzi, który poszedł na wybory, w ostatecznym rozrachunku to jest 5% 7% polskiego, polskiego elektoratu, tak? 10 może maksimum. Znaczy to są to są w liczbach bezwzględnych kwoty, które, które po prostu nie pozwalają usią, uzyskać jakiejś wielkiej dynamiki, dlatego po prostu, że właśnie do wyborów poszły najmniej liczne roczniki, roczniki największych niż demograficznych i one po prostu z tego powodu, mimo wielkiego zaangażowania, dużej obecności, pewnej moim zdaniem też determinacji, żeby coś zrobić, po prostu tego systemu wywrócić nie mogły. I ta wboda, sytuacja no, w jak... dodatku się nie zmieni. Będzie coraz no. gorzej pod tym względem, tak? Czeka nas pod tym co, że... coraz większe napięcie, że będzie coraz starszy elektorat głosował na interesy starszych, a tych młodych będzie coraz mniej, tak? No, Wiele pandemia trochę tutaj skorygowała te, że tak powiem, te, ten rozrachunek. No jednak jeśli dobrze liczę, słuchaj, no 75%, pro, pro, 70% frekwencji wśród 4 milionów to są jednak 3 miliony głosów, nie? No to jednak to jest sporo głosów. No jakby w tej kohorcie wiekowej 18-29, tak? No więc jakby, okej, okay, to jest oczywiście tak. mało, ale już frekwencja wyborcza wśród tych roczników była wyższa niż wśród ludzi powyżej 60. roku życia, tak? To rozumiem się, nie wydarzyło jednak do tej pory ani razu. No to, to faktycznie jest niesamowita zmiana. No ale zgadzam się z tobą, no jakby jest nas mało, tych młodszych jest jeszcze mniej, będzie ich jeszcze mniej, społeczeństwo będzie się starzeć, a system zadbał o to, żeby partią protestu i buntu był prezenter TVN-u i paniczyk z Krakowa, tak, który w życiu. Że tak powiem, pracował całe życie na socjalu, tak? ale teraz będzie weryfikował, kto yy, prawda, pracuje, żeby mu przyznać 800 plus. tak Oczywiście mówię o Kosieniachu Kamyżu, bo po prostu yy, jego yy, transformację z Korwina-Bis po prostu nie jestem w stanie tak? no I w tym sensie system jest szczelny, bezpieczny yy, i nic tu się tutaj faktycznie nie. To jest mało, mało pokrzepiające. Tak jedyne, co budza moją nadzieję, że po prostu się trochę jednak ramy wszystkiego przesunęły. Tak znaczy, że jednak. Nie może już łapić do powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem, i to mi daje jakąś nadzieję. E, plus, tak jak mówiła Zosia, tak, no jednak pojawiły się tam jakieś, e, w, ta inicjatywa Wschód, tak, była dla mnie, to może nie była taka specjalnie liczna inicjatywa, ale, ale jest jakiś power wśród tych ludzi. E, są wybory, będą wybory. No, w najbliższym e, e, czasie e, europarlamentarne, samorządowe, prezydenckie, no i to jest, to jest szansa dla młodych, żeby faktycznie zaznaczyli swoją obecność i, i, się, i się ruszyli. E, może sytuacja wciąż jest dobra. No, jakby PIS zostawia gospodarkę w bardzo dobrym stanie. Bezrobocie jest rekordowo niskie. Nie ma takiego bezrobocia. Młodzi w Grecji czy w Hiszpanii po prostu mogą pomarzyć, tak naprawdę, o takiej sytuacji. Chyba nie czytałeś dzisiaj Twittera, że pieniędzy nie ma, że są dziury ukryte Dałaś. w budżecie, które właśnie odnaleźliśmy. Dziura ono... Morawieckiego. Szanowni Państwo, nie 15 października tak? skończyły się w Polsce pieniądze. Tak, no więc wiesz, no tak naprawdę no to, co jest najbardziej przerażające, to jest sytuacja na rynku mieszkaniowym, tak, no ale jakby też. Może wciąż wiesz, coś tutaj zrobią, uruchomią kredyt 0%, czy jakiś tam inny procent i, i, i też tak naprawdę gdzieś to ten, a ta, a, ta, a ten, ten, ten protest to jest też też taki cichy protest, taki, czyli odmowa reprodukcji bym powiedział, tak? No bo to co obserwujemy, to są po prostu młodzi ludzie mówią, fuck off, jakby nie będziemy się rozmnażać, no bo nie stać nas na to i ogólnie. I do przodu, tak. I dlatego hmm. jakby, więc, ale to jest ciągle w ramach tych indywidualnych strategii radzenia sobie z rzeczywistością, które myśmy opanowali do, do perfekcji, tak? Okej, okay, to ja dalej szukam dziury w całym. Um... Jak Zofia mówiła, że nie widzi w partii razem odpowiedzi na, na dylematy młodych, to widziałem, Janek, że kiwałeś głową. E, no, o nich się właśnie mówi młoda lewica. Zresztą ja mam wrażenie, że oni kiedyś będą już siedzieli jako tacy nestorzy polskiej politycy. <laughs> ministrowie, senatorowie, e, starsi, szczykowni, dostojni e, będą wspominali, jak to było w latach 20. XXI wieku, i dalej będą młodą lewicą. E, czy, czy też zgadzasz się z tym poglądem? Że, że, że to nie jest odpowiedź, że to nie jest to? Znaczy ja jestem jakby z, z, z Razem, ogólnie Razem ma duży sukces, tak? I trochę ma taki sukces jak Solidarna Polska na listach PIS-u, tak? Tłuste koty sld wiośniarskie, nie chciałem się robić kampanii, ogólnie byli pewni swego itd. i tak dalej, zostali objechani przez młodszych, pracowitszych, bardziej um, ludzi z Razem, tak? No ale jakby no umówmy się, ten tort, który jest do podziału zmniejszył się o połowę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, no że wiesz, no, nie, nie widzę, nie, no, zobaczymy, no zobaczymy. Tak? Podobały mi się wypowiedzi na przykład Magdy Bieja która pozwoliła sobie na przykład powiedzieć, że nie jest pewna, że na przykład Tusk będzie premierem, tak? Albo, że i została za to obszarcowana, albo mówiła, mówiła o tym, że nie zagłosowała, oddała nieważny głos, tak chyba w drugiej turze, to się dobrze pamiętam, czy jeśli, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, też tam Tego ją wabawali, więc jakby mhm. Oni gdzie, gdzieś tam jest ta doza buntu i takiego pazuru tam, ale raczej, no jeśli chod, przypomnę sobie te ostatnie cztery lata, jeśli chodzi o ich działalność, no to nie, nie, nie miałem wrażenia, że to jest jakaś yy, faktycznie coś, no ale co miałoby jakby zmienić, walczyć o jakąś zmianę specjalnie status quo. To jest bardzo grzeczne wszystko, to jest bardzo rozsądne, to wszystko jest bardzo, e, że tak powiem, e, ok, i zgodne, ale brak w tym jakiejś takiej czegoś, co bym mógł powiedzieć, że e, porywa ludzi i, i, i jakoś sprawia, że... Brak e, no, tym populizmu po prostu. Tak? Jakby to jest za bardzo, moim zdaniem, wciąż gabinetowa, inteligencka... Wersja, wersja polityki. To są moje odczucia oczywiście. Ja wspierałem kandydatów razem w tych wyborach i, i cieszę się z ich wyniku. I zobaczymy tak naprawdę, co będą robić w tej koalicji, no bo jeśli dojdzie do tego, że oni po prostu będą teraz żerować wszystkie decyzje neoliberałów i cofać ten żałosny socjal, który dostaliśmy przez te 8 lat i ogólnie zgadzać się na te wszystkie rzeczy, no to tej partia, ta partia zniknie, tak? I Um, hmm. i, i cała Lewica może nie wejść w ogóle do Sejmu za 4 lata, wyobrażam sobie absolutnie taki scenariusz eee, no zobaczymy no, po czynach... no wejdzie z list PO spokojnie a no chyba, że tak, no ja sobie wyobrażam Adriana jakby, a, Adriana za no tak, to prawda Wyobrażam sobie gdzieś tam na w tym momencie wyobrażam sobie na, na, na listach jed, na jednej liście opozycji, tak? Jakby jestem w stanie sobie to wyobrazić jeszcze 4 czy 8 lat temu bym sobie tego nie był w stanie wyobrazić. Dzisiaj jestem w stanie sobie ich wyobrazić na jednej liście opozycji, absolutnie. To, to ja tylko powiem, bo już tobie oddaję Kubie głos, że to jest taki ciąg technologiczny, to znaczy, ja jeszcze pamiętam czasy, rok 15, 16, kiedy ludzie z razem odmawiali podawania politykom SLD ręki. Pamiętam jak 1 maja marcy na nie podała ręki. Że z a, temu, no, daj, gdzie daj, staremu, komuniście i tak dalej, pamiętam jak było e, ogłoszone, że razem osiągnęło wynik przyzwoity, powyżej 3% będzie subwencja, a SLD nie wchodzi to ludzie zrazem, zgromadzeni w kinie Luna, owacjami na stojąco przywitali to, że SLD nie wchodzi do Sejmu, a teraz wodzimy jeszcze szarżasy te wujek Włodek, no a skoro wujek Włodek, no to już wujek Donek nie jest tak dużo dalej. Nie jest, wiesz, znaczy ja to rozumiem, tak, to jest strategia entryzmu, tak, no my jakby mm. jesteśmy poza tym, tak, no my mamy inną filozofię działania, rozumiem, że to chodzi też o ten pewien temperament życiowy, Pewien wybór karier, bezpieczeństwa pewnego, tak, jakby filozofii zmiany społecznej. No, my mamy chyba z Osią i w ogóle trochę inny, tak? No, my jesteśmy raczej outcastami, więc też nas pewnie gdzieś tam e, ciągnie do, do, do tego, właśnie, żeby nakłuwać ten balon, żeby sprawiać, żeby, że tak powiem. Mieli ból pleców, mieli, że tak powiem, ludzie, żeby, żeby ich wkurzać i, i tak dalej. Ale może to nie jest dobra strategia na zmianę e, polityczną w ramach systemu parlamentarnego e, z tą hegemonią nieprawdopodobną neoliberalizmu, jaką jest w Polsce, może, może to nie jest, może to jest dobre rozwiązanie, tak? Znaczy ja dla mnie e, e, dla mnie ja bym to robił trochę inaczej. No ale oni wybrali taki ruch, no tak samo wiesz, znaczy jakby. Największy moment populistyczny w historii, trzecie RP, czyli czarne protesty, został całkowicie niewykorzystany przez, ani przez Razem, ani przez Lewicę. E, wiesz, jakby cała ta energia się rozpłynęła. Tak? To był jedyny moment, kiedy e, ludzie wiesz, z Sanoku, nie wiem, w jakichś małych miejscowościach na prowincji wychodzili i strajkowali razem z taksówkarzami i nie wiem, i tam jakimiś warszawskimi. Jakby, to był taki moment po prostu. Ludowy mam no wrażenie. Takie bice które... byli z kobietami, jakby było dużo, też wtedy otworzyło się dużo takich przestrzeni, w których można było zawiązywać nieoczywiste sojusze dookoła tego tematu, ale też innych tematów. No i te, ten potencjał nie został wykorzystany wcale. No to dobrze, no czuję się w obowiązku wystąpić w niecodziennej dla mnie roli. To ja będę teraz adwokatem strajków kobiet. Choć sam napisałem wtedy taki tekst pod tytułem To nie jest rewolucja, gdzie podsumowywałem osiągnięcia, a właściwie brak osiągnięć trzech różnych wielkich ruchów społecznych, czyli tych protestów w Białorusi po sfałszowanych wyborach, ruchu Black Lives Matter i strajku kobiet, właśnie. Pokazywałem, że jasne, okazuje się, że kryterium uliczne we współczesnym świecie nie działa. Okazuje się, że masowość demonstracji nie przekłada się na zmianę polityczną, a radykalizacja postulatów bez jakiegoś mechanizmu transmisji tego na realną zmianę, po prostu nie prowadzi do niczego. I właściwie dalej się tych, tych tez trzymam, ale stwierdzenie o braku wpływu strajku kobiet czy mobilizacji Polek i Polaków z 20 roku na politykę jest o tyle słabsze dzisiaj, że skąd się jednak ta frekwencja wzięła, nie? Skąd się jednak Prawo i Sprawiedliwości zaczęło radykalnie spadać w sondażach, akurat po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Skąd wzięła się masowa niechęć do. Zaostrzenia tegoż y, prawa nawet wśród wyborców i wyborczyni konfederacji. Bo jeżeli spojrzymy na badania, na przykład United Surveys, które bada nastroje wyborców różnych grup względem y, prawa do przerywania ciąży, właśnie, to to jest fascynujące, bo się okazuje, że bardziej liberalni niż tak zwany kompromis to są nawet ludzie, którzy głosują na konfederację dzisiaj. Więc tutaj będę bronił tych strajków kobiet. Wiecie, Czarski, będę bronił tego, y, tego efektu, który w sposób natychmiastowy, jakimiś szerokimi koalicjami politycznymi. Nowatorskimi sposobami działania czy, czy wręcz rewolucyjnym szturmem, na pewno się nie zamanifestował, ale to chyba jednak coś ma wspólnego z tą dużą mobilizacją. Dzisiaj frekwencją, centralnością postulatu prawa do przerywania ciąży dla wszystkich wyborów politycznych, właściwie całej młodej generacji, a kobiet w szczególności. No i chyba najbardziej do fundamentalnego obrzydzenia prawa i sprawiedliwości wszystkim ludziom poniżej 50 roku życia. Znaczy, tak, tak ale nie przełożyło tej tej się, tak, się to na wyniki lewicy. O to chodzi. Tak To znaczy nie, to? nie mamy nie mm, efektem no mam tego. tego nie jest to, że lewica stała się bardzo silna, a miała w tej kadencji naprawdę wiele e, asów w rękawie, co pisałam wam właśnie jak rozmawialiśmy na wieczorze wyborczym. Tak? miała wiele asów w tej kadencji, znacznie więcej niż w poprzednich kadencjach do tego, żeby rzeczywiście tą myśl lewicową rozwijać i zbudować swój kapitał. I tego nie zrobiła. Znaczy paradoksem czarnych protestów jest to, że wtedy w trakcie czarnych y, strajków kobiet y, Szymon Hołownia był przedmiotem głównie memów i żartów, ale on jest największym beneficjentem de facto w tych wyborach tej mobilizacji, o której, Jakub, słusznie mówisz, że ona zaczęła się trochę od strajków kobiet. Więc, no, i stała się rzecz paradoksalna, tak, że człowiek, który jest jednak zadeklarowanym katolikiem, który, jak wiemy, też ma bardzo dużo wspólnego jakby z tymi różnymi ko kościelnymi klimatami i ci ludzie też, których on wprowadza, to też są raczej ludzie o konserwatywnych, wydaje mi się, poglądach, to, to oni są beneficjentami tej zmiany, która wtedy zaczęła się. Więc... No, w tym sensie lewica niestety to koszka brzmi, no ale tak, no, nie wykorzystała swojej szansy. No. No, tutaj możemy oczywiście oprawiać e, politykę różne fikcje, ale tu się e, podałem ostatnio e, tweeta Twojego Marcinia, tak, jakby o tej kwestii referendum. tak, no, Trzeba było po prostu jakby, wziąć, to, e, wziąć ten moment, zacząć budować komitety referendalne, zacząć budować wokół tego ruch społeczny, który byłby. Kwestia aborcji by gdzieś postawił w centrum, ale wokół tego budowałby właśnie usługami publicznymi, opieką kołoporodową, opieką wsparciem dla niepełnosprawnych. No, całą tą narracją, że jakby o świadomym wyborze, ale też wolnym wyborze, że Państwo że tak naprawdę dajemy wybór ludziom, czy chcą rodzić, czy nie chcą rodzić, ale dajemy im pomoc i, i, i prawo do, do godnego wychowania dzieci, tak, jakby, i, i, i może można byłoby coś z tego zrobić, tak? Tylko to by wymagało. Od lewicy, ja jestem po prostu, dla, dla mnie to jest akcja, którą ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować. Tak, jak słyszę od y, posłanek lewicy, że praw człowieka się nie głosuje, to co się robi z nim? Jakby, to jakby o co chodzi? Znaczy, to jest dokładnie to samo, co mówią biskupi, tak? Znaczy, dokładnie to samo mówią biskupi. Praw człowieka, płod jest życiem i na tym się nie będzie głosowało, tak? Jakby to jest niezaprzeczalne, niepodzielne, jakby my tutaj się nie tego, my się nigdy nie dogadamy. No to jakby moment. to, to jest, Ja nie chcę koś, nowego kościoła e, praw człowieka, który jest po prostu świeckimi k, e, biskupami. Tylko ja chcę ludowej e, organizacji, która idzie, w, w, że tak powiem, w lud, tłumaczy o co chodzi, walczy, przekonuje ludzi. Tak było w Irlandii właśnie, tak? No i przekonali tych ludzi, tak? To, to, bo Irlandia jest. Ma bardzo podobny jest tutaj kontekst, tak? No bo jakby też katolicki kraj, też pod okupacją bardzo długo, tak? E, e, sąsiada dużego, niezbyt przyjemnego dla nich i jakby też afery pedofilskie, jakby to wszystko. Jakby to tak, wszystko też jakby... się z tego katolicyzmu wyswobadza tak dynamicznie, tak, wyswobadzał. Mm -hmm. Tak, ale to y, ja w końcu zrozumiałem a propos tego, co Janek mówisz, y, co tak naprawdę chodzi po głowie ludziom, którzy mówią, że nad prawami człowieka się nie głosuje. Znaczy, niektórzy po prostu nie rozumieją, co mówią, no bo jeśli mówią, że są zapisane w konstytucji, no to skąd się wzięła konstytucja? No też ktoś musiał kiedyś nad nią zagłosować i na koniec dnia stajesz przed wyborem. Albo głosują starsi w narodzie, czyli posłowie, senatorowie, sędziowie, albo głosuje lud. No więc. Jeżeli ktoś mówi, że powinni głosować starsi w narodzie, no to niech się nazwie konserwatystą, arystokratycznym, liberałem. No były różne takie patrycjuszowskie pomysły na urządzenie państwa. No niech się nie nazywa lewicowcem. Ale ja zrozumiałem o co chodzi, jak pogadałem z lewicowymi politykami i polityczkami, bo oni mi zawsze odpowiadali w ten sam sposób. To są tematy dla ekspertów. I w tym momencie wychodzi, że ich. Lewicowe ich liberalne mózgi zasila liberalna krew, którą pompują ich liberalne serca a czy oni naprawdę widzą świat tak, że jest z jednej strony motłoch, ciemna tłuszcza która nic nie rozumie, która jest uformowana przez tych kapłanów, którzy im tylko tłoczą do głów katolicką ortodoksję ale gdzieś tam, mówiąc tam mam na myśli gdzieś w Warszawie są eksperci nie, wie, nie wiemy, kim oni są, nie znamy ich nazwisk, nie widzieliśmy ich na oczy, ale rozumiemy, że jest taki człowiek, jak ekspert, i ten ekspert jest w stanie już przygotować każdą ustawę, każde rozporządzenie, zarządzić naszymi rzeczami jak trzeba. Na no polityk jest od tego, żeby eksperta wysłuchać, a potem przybić pieczątkę pod tym, co ekspert ustalił. No i to według mnie jest kolejny problem. Ja rozumiem, że ludzie mieli trochę dosyć tego prawicowego gadania, że nie będziemy się słuchali ekspertów w sprawach epidemiologicznych czy dowolnych innych, ten ocieplenia klimatu na przykład. No ale można, jak się okazuje, przegiąć w drugą stronę, że właściwie demokracja jest zbędna, a powinno być jak u Friedricha von Hayeka, że się znajduje grupę oświeconych i oni będą rządzić. No, to jest akurat... To się akurat w Polsce wśród sympatyków lewicy nie wzięło znikąd, no bo lewica w Polsce dzisiaj reprezentuje trzy różne elity edukacyjne tak naprawdę, czy tak? trzy <grym> różne elity symboliczne, ale tak jest. To znaczy starą klasę inżynierską, profesorską, polityczną, i jeszcze z PZPR-u. Klasę przedsiębiorczo-europejsko-trzeciosektorową, którą zbiera wiosna, no i elity edukacyjne partii Razem, tak? No bo nie ma partii chyba, w której udział ludzi z tytułem doktora wśród posłów lub właśnie pracujących nad doktoratem byłby większy niż partii Razem właśnie. I stąd się to przywiązanie do woli ekspertów moim zdaniem bierze i ono jest nawet moim zdaniem w pewnych... W wymiarach nieuświadomione, znaczy to jest takie, to oddychasz nie? eksperckością, eksperci wiedzą lepiej, choć zabawnie robi się, kiedy przyłożysz im lustro i powiesz im, ale słuchajcie, no ci sami eksperci to przez całe dziesięciolecia mówili, że to co lewica mówi o gospodarce, to jest jakieś płaskoziemstwo, komunizm, Korea Północna i, i nie można tego słuchać i wtedy zaczyna robić się dopiero, dopiero ciekawie. Bo ja ten temat. profesor Andrzej Sol nie jest ekspert? No, no jest ekspert, prawda? Tak, tak. No właśnie, a tutaj jakiś... No. Uh, no. Jakiś Adrian Zandberg, żaden ekspert, no. w jakim ciele ekspert, ja w sensie, jakim on profesorem jest. Więc, więc to jest ciekawe, nie? Że, oni, że oni, już ci oddaję Zofię oczywiście głos, ale to jest mhm. ciekawe też jak oni są w wielu wymiarach dalej zakładnikami tej, Marcin ma rację, z gruntu liberalnej tezy o tym, że powinni być jacyś gatekeeperzy i powinni się oni wywodzić z klas eksperckich, które wiedzą lepiej. I nie widzą tej sprzeczności, że te same klasy eksperckie, które wiedzą lepiej, najchętniej by jakąkolwiek lewicową myśl społeczną wyrzuciły poza margines tego, co dopuszczalne. I w tym sensie zawsze mnie część takich głosów domagających się większej cenzury, większej kontroli informacji, kancelowania ze strony lewicy, jakby bawią, bo, bo przez korporacje. Taka, oczywiście. Przez korporację, tak, tak. No bo jak Karol Modzelewski gdyby żył, to by to, by, to by pierwszy powiedział, także jednak to. Przez wiele dziesięcioleci jednak to właśnie lewica była tą, która była przez ekspertów wyrzucana poza margines, uciszana i kancelowana, więc to jest tym zabawniejsze, że dzisiaj w imię tej tyranii ekspertów i takiej, takiej władzy tych, którzy wiedzą lepiej, występuje duża część sympatyków lewicy, właśnie. Zofia, przepraszam. Chciałam powiedzieć w trakcie tego, co mówiłeś, bo tak przyszło mi do głowy, że być może jest tak. Że lewica, w sumie Marcinie, ty dałeś też świetne argumenty, które potwierdzają to, co ja powiedziałam, w kontrze do tego, co ty mówiłeś, Że lewica w postaci Razem, która właśnie otwierała szampana, bo stare SLD nie weszło do, do Sejmu, to była lewica ludzi, złożona z ludzi młodych, idealistów. Mhm. E, I ta lewica ten idealizm, swój młody, gdzieś zatraciła, dlatego też nie jest dzisiaj tą propozycją idealistyczną, a zamiast tego, zamiast tego idealizmu, no, właśnie tego, tego młodego, pięknego, takiego wzburzonego idealizmu. No, tutaj wkrada się właśnie nam ta eksperckość, ten, ten w zasadzie właśnie liberalny, liberalny oddech, czyli zostawmy teraz sprawę ekspertom, oni przedyskutują i nie przybiją pieczątki, tylko koniec końców i tak zagłosujemy mhm. nad tym, co oni zaproponowali. Tak, ale tego już. Tego już wolelibyśmy nie pamiętać. Ale to jest jeszcze oprócz eksperckości, to mi się wydaje, że tutaj jest też, też taka wręcz libertariańska wizja e, e, wolności, że jednostka jest kluczowo tutaj, wo, wolny wybór, tak? Jakby e, te hasło strajku kobiet czy, czy, czy tego ruchu aborcyjnego, tak? E, mo, mój, moje ciało, mój wybór, tak, które zostało potem. Gdzieś tam przechwycone przez libertarian, żeby mówić, że nie chcą iść na e, wojnę i nie chcą, re, e, żeby z powrotem było. I nie, że szczepionek też nie chcą. I nie chcą szczepionek. I że A nie przez chcą, lewicę też. I że nie chcą też, e, e, nie chcą też obowiązkowych, nawet nie poboru, ale wręcz nawet nie chcą się iść na e, jakieś tam obowiązkowe szkolenia wojskowe, co dla mnie w sytuacji jakby e, e, tego, co się dzieje na wschodzie, jest dość zaskakujące, więc to też jest ten e, problem, tak? Jakby jak wchodzę na. E, profil, tam jaki jest taki profil e, dziewuchy dziewuchom chyba i tam mm. jest e, miałam 180 aborcji coś tam, nie jakby, jakby i puszczam się z kim chcę, nie? jakby i, i w momencie, kiedy to trafia do takiego bardziej ludowego, czy konserwatywnego e, e, odbiorcy, no, to, dla którego, ok, aborcja jest pewnym no, wyborem, dość dramat, pewnie dramatycznym, czy jest jakimś tym, nie, nie jest czy jest na przykład kwestia tego, że miało się czwórkę dzieci i nie chce się mieć już piątego, bo po prostu już organizm siada i tak dalej, nie? No to to, to jest po prostu jakiś, no to są zupełnie inne w ogóle rejestry, tak? Jakby gdzie, gdzie zupełnie inaczej jest ta wolność rozumiana, zupełnie inaczej jest w ogóle idea społeczeństwa rozumiana i w tym sensie cały ten ruch przestał być ludowy i masowy w momencie, kiedy stał się właśnie liberalny, tak? W momencie, kiedy zaczęto mówić o kobietach, o osoby z macico, tak, i nagle się pojawiły jakieś takie rzeczy, tak, właśnie ta, ta aborcja jako forma antykoncepcji właściwie, tak, i w tym momencie oni stracili prawdopodobnie też ten nowy ten, ten, ten wymiar i wydaje mi się, że z lewicą podobna rzecz się dzieje, tak, że ona się tak naprawdę jest bardzo podobna, bardzo wielu rzeczach by się zgodziła z Korwinem, bardzo wielu rzeczach by się zgodziła z Korwinem i bardzo wielu rzeczach niestety ten libertariańska po prostu wizja właśnie wolności w tej, tej lewicy bardzo głęboko siedzi i w prawie referendum aborcyjnego to właśnie też wychodzi. I nie tylko ta ekspertkość. Mi się wydaje. Wspomniałeś wojsko. Wiesz, my tu mieliśmy dwoje kandydatów lewicy do Sejmu. Mhm. I oboje nam powiedzieli, że nie tylko, że są przeciwnikami poboru, mhm. jak jest zapisane zresztą w programie ich partii. Oni są przeciwnikami poboru do wojska na wypadek pełnoskalowej inwazji przeciwko Polsce, to znaczy, jakby Rosjanie już szturmowali Warszawę, to nawet wtedy nie wolno no nie, powołać ludzi tak... pod broń, bo to by zgwałciło ich indywidualną wolność. Czyli oni nawet nie używają argumentu, że są pacyfistami, bo jeszcze to bym sobie zmieścił no tak, w głowie, tak. Tak, że są tak bardzo pacyfistyczni, że mówią nigdy nie odpowiemy przemocą na przemoc samobójcze głupie moim zdaniem ale umiem to zrozumieć natomiast jeżeli oni jako lewicowcy mówią że tutaj wolność indywidualna byłaby pogwałcona no bo trzeba by kogoś wziąć w kamasze no to już lech, już ich lepiej Rosja to weźmie wskazuje no, na libertarianizm już tak daleko posunięty, że uważam, że duża część libertarian by się tak. w tym momencie odcięła, bo by powiedzieli, że obrona państwa, które gwarantuje nasze libertariańskie swobody, musi być jakimś minimum. A ja już nawet nie chcę wyjeżdżać ze Skandynawią, gdzie Szwedzi, gdzie Finowie no. trzymają się armii obywatelskiej i w Szwecji przywrócili pobór do wojska socjaldemokraci. No, no, to, to jest Słuchajcie, jasne, ale to samo jest jakby granica, się, wbije tak? Wbije tak jakby, nagle dużo ludzi uważa, że nie powinno w ogóle być granicy, tak? Tak? jakby what the fuck, no jakby to jak chcecie realizować jakby te wszystkie programy społeczne i tak dalej, jak, ma, nie, ma, jak, jak nie ma właściwie państwa, tak, znaczy, więc to jest ślepy uliczka i ślepy zaułek, w który lewica poszła i ona idąc ten zaułek, no i wskazuje no, się na to, że nie będzie w parlamencie, bo, bo oni się na koniec dnia, oni są tylko bardziej cywilizowaną wersją tych lipków. A te lipki same w pewnym momencie się ogarną, że już nie mogą napierniczać, prawda, programu 0%, deweloperzy, rules i tak dalej, że już sami dokonają tej korekty i wtedy już nie będzie im potrzebna partia razem, a nie będzie im potrzebne SLD, bo jakby de facto będą na, tym samym, na tej samej stronie i będą mówić dosłownie to samo. Ja choć w sprawie szkoleń wojskowych, myślę to samo co Marcin, lub Marcin myśli to samo co ja, to tak mam poczucie, że sobie strasznie panowie ułatwiacie zadanie. To znaczy, łatwo jest tak siedzieć wygodnie przy komputerze i mówić, że ta lewica to w same głupie rzeczy robi, bezmyślna, jest kompletnie naiwna, w ogóle, w ogóle śmieszna, ale jednocześnie nie odpowiada nie, się na No przecież na walczą liberałowie o głosy liberałów i jakoś je tam dostają. No naiwna nie jest. Nie, co no, bo Dobrze, prawda. dobrze, no to ja będę, ja będę w takim razie w tej rozmowie tym kontrarieninem, który Trudno on weźmie na siebie wyjątkowo niewdzięczne zadanie bronienia y, lewicy w Polsce w takim kształcie, w jakim ona jest. Trudno, ktoś musi, ale panowie, gdybyście, gdyby było, tak jak mówicie, że Polacy czekają na lewicę solidarystyczną, militarystyczną, odważną, dzielną, broniącą granic, ludową, mówiącą kobiety, nie osoby z macicami, nieliberalną w żadnym wymiarze, taką twardą, która wie gdzie stanąć, gdy ludzi wyrzucają na bruk, to Piotr Ikonowicz byłby w Polsce prezydentem, a okazuje się, że 500 głosów w okręgu gdy, gdy, gdyńskim. Nie, mniej niż Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. I jest tak, nie, nie, ja, ja wiem, nie wiem wie. że ta pozycja krytyki lewicy, że ona nie jest tak, jak my byśmy chcieli, jest niezwykle wygodna, tym bardziej, jeżeli nie ma nikogo po drugiej stronie, kto może zapolemizować, nie? Ale słuchajcie, najpierw mówicie, że Polska jest krajem, który się przyznął skrajnie w stronę liberalną, że właściwie oddychamy libera liberalnym powietrzem, wszyscy się ustawiają pod męcena, wszystko jest już właściwie przechylone totalnie w stronę skrajnego indywidualizmu, indywidualizmu, a potem, gdy ta lewica nie, robi kompromisy z tym indywidualizmem, to jesteście święci oburzeni, że poszła te kompromisy z indywidualizmem, szukając wyborców tam, gdzie musi, nie? czyli w progresywnej klasie średniej, w dużych miastach, wśród wykształconych. Chciałbym zapytać zatem, jak sobie godzicie te sprzeczności i, i gdzie widzicie potencjał do wykwitnięcia tej lewicy, która będzie tutaj y, dzielnie murem za polskim mundurem stała, broniła granic, nie bała się poboru i tak dalej. Bo ja się co do meritum zgadzam, nie, że ich, że ich Pozycje tutaj są dość kompromitujące, i, i, i tak dalej, ale rozumiem też, że one z czegoś wynikają, nie? Warunki brzegowe są, jakie są. Zofiaś. Po pierwsze, Piotr Ikonowicz startował nie startował z Warszawy, co według mnie jednak po prostu przesunięcie go w miejsce, gdzie tak naprawdę nie był bardzo dobrze znany. I. i... Miał tam dużo słabszą pozycję, to trudno też mówić o tym, że faktycznie, nie wiem, no jego porażka jest jakimś tutaj wielkim dowodem w sprawie na to, że ludzie takiej lewicy nie chcą. Po drugie, startował jednak z list nowej lewicy, więc nadal reprezentował właśnie tę grupę, o której mówimy, że, 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 że jest bardzo blisko tych myśli libera liberalnych. Po trzecie, no, ja nie przyjdę też jako osoba, która tylko krytykuję za komputera, no bo my też jakby próbowaliśmy swoich sił w wyborach, co prawda samorządowych, ale nadal. Kiepski I byliśmy tak, tak. Aktywnie... Nie, wiem czy, ten rezulta... nie ak... wiem, czy ten rezultat jest argumentem na rzecz tego, że takiej propozycji właśnie Polacy chcieli. Warszawiacy. W tak, to nie. prawda. To czy znaczy, Warszawiacy bardziej tak, o, zgadzam się. Natomiast ja chciałabym wierzyć, być może to właśnie jest idealizm jeszcze resztki mojej młodości idealistycznej we mnie. E, chciałabym wierzyć w to, że w Polsce jest potrzeba takiej prawdziwej lewicy, która jest blisko problemów ludzi i że ta prawdziwa lewica e, stworzona z no właśnie z osób, które są blisko Zwykłych problemów, która mówi trochę właśnie o tej odnowie, jednak pewnej, pewnej moralności i tej kolektywności w miejsce indywidualizmu, że taka potrzeba wśród zwłaszcza właśnie ludzi młodych będzie rosła. I że myślę, że to jest po prostu tylko kwestia tego, co będzie działo się w przyszłości. I, i, czy, takie, i taka, czy takie ugrupowanie, czy taki front się zawiąże. Ale no, chciałabym wierzyć, że przyszłość pod tym względem, która będzie nas coraz bardziej dojeżdżać kryzysami, będzie nas jednak kierować w stronę tych rozwiązań solidarnych i kolektywnych, dlatego, że po prostu w kryzysach jakby widzimy, że nie ma innej drogi. tak, Że indywidualizm kończy się wtedy, kiedy kończy ci się i musisz polegać na tych ludziach, którzy są najbliżej ciebie, tak? I, I myślę, że doświadczenie tych kryzysów, które mieliśmy, ale będziemy mieli ich coraz więcej, będzie nas uczyło jednak tej no właśnie bardziej solidarnej drogi. Znaczy ja tak, znaczy po pierwsze, wiesz, my wspieraliśmy kandydatów razem w tych wyborach i dla jakby... Chcemy, żeby razem Am była chcesz, bardziej e, socjaldemokratyczna i antyliberalna, i wiesz, no i tak e, na tym też postrzegamy naszą rolę, tak, no żeby e, ta lewica się nie dała do końca zlipkować, żeby jednak utrzymała jakiś kurs, żeby nie zapominała o wartościach, bo też mam wrażenie, że na po prostu ludzie, że tam nie ma takiej dyskusji, jaką my dzisiaj przeprowadzamy tutaj, tak, no, że, że tam nie ma... O, bo tam my... nie ma żadnego pluralizmu, to jest inna sprawa, tak. No właśnie, to jest prawda. no, jakby... <grym> Czy no, nas, nas by tam nikt nie wpuścił na dyskusję? No, 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 e, no nie wpuszczono nas. E, nas też niespecjalnie, wiesz, no my, nie, to nie było tak, że dzwonili i prosili nas o wsparcie, nie, jakby, no nie, to tak specjalnie nie było, no może tam w jednym wypadku, tak, ale, ale ogólnie to raczej z własnej potrzeby serca to robiliśmy, tak... E, i, I mamy taką lewicę, jaką mamy, i będziemy ją, że tak powiem, patrzeć jej na ręce i wspieramy. No ale to oczywiście nie jest żadne, żadne zaskoczenie, że dzisiaj 50% robotników głosuje na PiS, tak? że dzisiaj te wszystkie osoby, które myślą bardziej wspólnotowo, które, myśl, które klasowo ich interes jest po stronie, prawda transferów pieniężnych po stronie tego wszystkiego co PiS zaproponował no co w pisie tak no jakby to się wydarzyło tak ale SLD kiedyś wygrywało wybory w tym kraju i potem wyborcy SLD podeszli do nie przyszli wszyscy, przecież wszyscy do Platformy Obywatelskiej tylko bardzo wielu zasiliło właśnie Prawo i, i, i Sprawiedliwość więc my możemy robić to co robimy teraz tak czyli budować pewną świadomość rozmawiać i, i, I po prostu naciskać na to, żeby ta polityka była jak najbardziej jak najbardziej, że tak powiem, socjaldemokratyczna, czy, czy lewicowa, czy socjalistyczna, a nie właśnie progresywno-neoliberalna, jak jest w wydaniu no, ogromnej części niestety dzisiejszej, dzisiejszej lewicy, ale też bym oszukił, jeśli jeszcze mogę być, no, że ten sukces jednak razem, tak, w ramach tej porażki lewicy, jaka była w tym w tych wyborach, też daje pewną nadzieję, że ludzie chcieli po prostu. Soc socjalnej alternatywy, a nie, a nie właśnie lipkowania, że tak powiem. I, i wydaje mi się, że, że to też. Ja bym to, ja bym to interpretował jako optymistyczną wskazówkę na przyszłość, a, 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 nie, a, nie, a nie, 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 nie załamywanie się. tak? Ale no, no nie ma nas w polityce, nie jest to też przypadek, że nas nie ma w polityce. tak? Może no, jesteśmy komentatorami. Mhm. Nas wszystkich, Jakubie, wywołałeś do tablicy, więc ja pozwolę sobie ostatnio zabrać głos w tym temacie. Najpierw pół zdania jeszcze polemiki z tym, co Zofia powiedziała, bo wspomniałaś, że liczysz na to, że czasy kryzysu i te nadchodzące kryzysy będą sprawiały, że ludzie w większym stopniu uwierzą w receptury, w recepty socjaldemokratyczne. Ja się obawiam, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, ludzie robią się solidarystycznie, jak jest dobrze. Jak czują, że jest dużo, czują, że się przelewa, są gotowi się tym podzielić, dlatego są socjaldemokraci w Vermont, a nie ma ich w Luizjanie. Są socjaldemokraci w Szwecji, a nie ma ich w Kosowie. Ja mam takie poczucie, że jak czasy będą ciężkie, to ludzie bardzo chętnie będą rozmawiali o tym, komu zabrać. Teraz mówi się, żeby zabierać Ukraińcom, jutro będzie się mówiło o tym, żeby zabierać polskim odpowiednikom welfare queens, a pojutrze, pojutrze w końcu, używając tego liberalnego języka, zabiorą tobie. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, Jakuba, to ja bym odpowiedział w ten sposób. Podział pracy. To znaczy, ja się wcale nie odnoszę z pogardą do decyzji ludzi, którzy wybrali entryzm, czy różne entryzmy w różnej postaci. To znaczy, jedni powiedzieli sobie, pójdziemy do postkomunistów i spróbujemy ich przekonać, żeby zaczęli się przesuwać w lewą stronę, no i faktycznie zaczęli ich przesuwać w lewą stronę. Inni poszli do Platformy Obywatelskiej, powiedzieli, yy, zrobimy tam jakiś przyczółek i zaczniemy przesuwać platformę w lewą stronę. No, powoli, ruchem płyt tektonicznych, ale jednak cokolwiek się w tej platformie udało zmienić. Jeszcze inni poszli do e, Hołowni, no to już się nie udało e, niczego przesunąć w lewą stronę. E, jeszcze, nie, inni do, e, jeszcze inni poszli do, jeszcze inni poszli do do Agrouni, tak? No przecież Janek Zygmuntowski tam z nim spędził, No też z intencją e, przesunięcia Agrouni w lewą stronę, e, co przez chwilę coś zdawało się dawać. W związku z tym, ja mówię, niech entryści robią entryzm, mają do tego dryk, to, to jest ich temperament polityczny, oni chcą osiągać punktowe sukcesy i, i chcą w tej materii rzeźbić. Ja nie jestem tak zbudowany, to nie jest moja konstrukcja psychiczna, żeby robić entryzm. Ja mogę robić tą drugą część lewicowej roboty, to znaczy pracę u podstaw. Lewica nie tylko musi mieć swój pis, czy platformę, który kiedyś wygra wybory, ale musi mieć swój. Swoje kluby Gazety Polskiej, musi mieć swoje Polska Wielki Projekt, musi mieć swoje Radio Maryja, tak? My tu na miarę naszych możliwości robimy lewicowe Radio Maryja, jego rozmowy niedokończone, no bo to kiedyś moim zdaniem do czegoś sensowniejszego doprowadzi. Więc według mnie te dwie metody się nie wykluczają nawzajem, no ale jeżeli ja mam stać w prawdzie i, i być wiernym tej, tej metodzie prac u podstaw, no to też nie mogę być takim cyglem partyjnym, który będzie mówił, Mówił, że tu lewica i razem rewelacja, wszystko robią jak należy. No, bo kompromitowałbym tą ideę, że jednak za którymś zakrętem chcielibyśmy w Polsce socjaldemokracji, a nie lewego skrzydła obozu liberalnego. Nie, jasne, jasne, Marcinie. Myślę, że nasz program trudno to podobnego rodzaju klakierstwo oskarżyć. nie? Tylko polemizuję z wami i trochę was tutaj e, w ogóle chyba udało mi się nawet sprowokować do jakiejś, do jakiejś polemiki, bo trzeba odgraniczyć sobie myślenie życzeniowe od e, tego, co mamy i w czym żyjemy. Nie? Znaczy, wszyscy by chcieli, żeby lewica była taka trochę, nie wiem, jak skrzyżowanie skandynawskiej socjaldemokracji, amerykańskiej partii demokratycznej lat 60., pełnego welfare stateu i jeszcze. Jeszcze z porywającą światopoglądową agendą i, i energią, nie wiem, podemos, no, albo wczesnej e, syrizy. A rzeczywistość jest taka, że trochę tych marzeń nie chce spełnić, bo i struktura społeczna się zmienia, i demografia. Tej klasy robotniczej znowu nie ma tak dużo, żeby, żeby głosowała na. Lewica, a nawet jak jest, to może tą lewicę wesprzeć tylko w jakimś sojuszu z klasą średnią, więc coś tą klasę średnią jednak musi obsługiwać. Nie? Badania e, pokazują, tu omawialiśmy w programie na przykład badania e, Tarika Abu które wskazują, że wszyscy mówią, że lewica powinna być bardziej antyimigracyjna i bardziej trzeźwa w tym wymiarze. No taka nie może być naiwna, a potem badania pokazują, że jak lewica przesuwa się w stronę antyimigracyjną, to traci wyborców, bo ci wtedy odchodzą po połowie inni do bardziej radykalnej lewicy, inni do bardziej radykalnej prawicy i tych socjaldemokratów. Przesuwających się w prawo w sprawie migracji wcale tak bardzo nie chcą. Nie? Mi się wydaje, że rzeczywistość po prostu rzuca wiele kłód pod nogi takim e, czystym, akademickim, laboratoryjnym wizjom lewicy idealnej, którą my lubimy snuć. Nie? Lubimy sobie opowiadać o takim, takim wymarzonym projekcie politycznym, a potem okazuje się, że e, miejsca na te krystalicznie czyste projekty polityczne to już w ogóle nie ma. Nie? Nikt nie jest czystym liberałem, nikt nie jest czystym konserwatystą, nikt nie ja. jest czystym hadekiem. Zdarzają się czyści, to fakt, darwiniści. Społeczni, ci jeszcze są rzeczywiście w formie jakiejś takiej e, nie, e, nienaruszonej, ale z innymi ideologiami czy doktrynami nie ma, nie ma trochę aż tak, aż tak łatwo. Nie? Te formy idealne w polityce, mimo że bardzo próbujemy sobie je wymodlić, nie chcą nam się uporczywie objawić. Nie, no pewnie, tylko wiesz, my, my możemy i musimy mieć swoich liberałów. To w ogóle nie ulega dla mnie wątpliwości. Socjaldemokracja musi mieć skrzydło socjaliberalne i w ogóle powinna być takim szerokim namiotem. Tu chrześcijańscy socjaliści, tam socjaliberałowie i tak dalej. Tylko chodzi o to, żeby to oni byli naszymi liberałami, a nie żebyśmy my byli ich czerwoną różyczką, którą wkładają sobie w klapę i mówią, patrzcie, jacy jesteśmy społecznie odpowiedzialni. Pełna zgoda, no słuchajcie, no jakby yy, wy macie popularny podcast, bardzo, osiągnęliście ogromny sukces, my, my mamy dość popularny podcast, ale litości, jest nas, to są dwa podcasty, no jakby... Tak? E, jakby e, Nie ma innych mediów, tak? E, jakby, więc e, wszystko, wszystko spoko, ale tak, no, mówiłeś właśnie, Marcin, o pracy u podstaw, tak? No jakby już to jest oczywiście przebrzmiało i brzmi trochę jak jakiś banał, no ale długi, długi marsz, tak, instytucjonalny, no jakby... Lewica nie odrobiła tej pracy. No, przez te cztery lata i to też jest coś, co myślę, powinniśmy głośno mówić, no, że jakby nie może być tak, że oni weszli do Sejmu i, e, i wszystko jest okej. Okay. No nie, no, oni nie, za, nie założyli pół lewicowego medium, tak? Jakby, a z kolei media, które były kiedyś lewicowe, są stały się neoliberalne, tak jak krytyka polityczna, gdzie możemy przeczytać pochwałę leszka Barcelowicza i w ogóle jedziemy do przodu i słowami się rakowski krzyczy, że hołownia to jest zdrajca i w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby inflacja spadła do poniżej. 10% przed wyborami, bo, yy, bo musieliby zarżnąć go, No wiesz, jakby oni, więc yy, my yy, musimy to robić, wy to robicie i kibicujemy wam i, 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 i trzeba to robić, no ale żyjemy w pewnym modelu, który jest hegemoniczny wciąż, tak? No jakby nie ma, no neoliberalizm jest hegemoniczny, tak? Jak mówiłem o tym, że wszyscy mówią o korwinie tak. bo tak jest. Znaczy, bo wciąż jest tak, że mimo tego, co się wydarzyło, że mimo tego kry kryzysu, mimo tego, że powstała Polska Sieć Ekonomii, mimo, że jest fajnych kilka kont na Twitterze, Wciąż, jak oni opowiadają kłamstwo o gospodarce, naprawdę straszne bzdury, to nie ma po drugiej stronie kontry ze strony dziennikarza, tak? Żadnej, tak. Nie? Jakby, więc tak. my musimy hmm, dostarczać języka i musimy wyśmiewać, robić memy, Nabijać się, krytykować, być często nawet niesprawiedliwi i tak dalej, żeby, prze, żeby prze, no, przesuwać to w naszą stronę, tak? I, bo inaczej się nie da. Nie możemy powiedzieć, dobra, no mamy tak, jeszcze taki jest wyborca lewicowy i on jest neoliberalny, i on w sumie by zakazał całego socjalu i w ogóle tego, i do, no, i musimy się do tego stosować. No bo po co? No bo wtedy jakby możemy się rozejść do domu, nie? no jakby musimy walczyć o, o tą zmianę, i ta zmiana, moim zdaniem, Marcin, no jakby, okej, okay, jakby. W sytuacjach na pewno nie, nie, jest, nie, jest, nie wiem, nie, nie jestem tej tezy w stanie teraz szybko zweryfikować, czy faktycznie ludzie chętnie się dzielą, jak jest mają mało, czy jak, jak mają, mają dużo. Nie? Moim zdaniem 60 lat temu wszyscy byli kęsistami. tak? Czy było to Hadek, to był socjoliberał, wszyscy byli kęsistami. Nixon był, mówił, że był jest kęsistą. tak? Jakby to była jedyna gra, w, w mieście, tak? I tak samo musi być z Lewicą, że domyślnie socjaldemokracja musi być jedyną grą, yy, grą w mieście. I wtedy wszystko się, wtedy te wektory się zmienią. Musicie zmienić cała racjonalność, musicie zmienić to i jakby i póki to są dwa podcasty, to na pewno to się szybko nie wydarzy, tak? Ale, ale jednak się zmienia i to widzimy, że to się zmienia. Przykład, ale próbujemy. Tak, no widzimy na przykład reakcja na kryzys jest zupełnie inna dzisiaj, tak? Jakby jednak te, że mam nadzieję, że to my, teraz tak naprawdę naszą najważniejszą rolą mi się wydaje w najbliższym czasie jest to, żeby wyśmiać ten pomysł zaciskania pasa, żeby rozbić te chęci tego wycofania się z tych wszystkich postulatów podwyżek i tak dalej. To jest nasza robota, tak no, żeby jakby natywnie wszyscy myśleli, że kasa jest i będzie. A jak ktoś mówi, że kasy nie ma i nie będzie, to znaczy, że jest po prostu, że tak powiem, piernikiem i należy go zjeść i. I, tego. I, to jest, i, I to musimy robić. No. Jakby nie, 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 widzę, nie widzę po prostu innej drogi. I trzymam kciuki za wasz, za wasz portal czy, czy, czy redakcję, żeby faktycznie to, to wszystko szło w tamtą stronę. A do lewicy mogę tylko zaapelować: zacznijcie robić robotę intelektualną i medialną, bo wy jej przez 4 lata nie robiliście. Mieliście kazę na think tanki, mieliście kasę na fundusz ekspercki, mieliście kasę na tego. A co się wydarzyło przez 4 lata? Zamknęliście trybunę. Jakby, jaka ona by nie była. Czy ona była dobra, czy zła, ale zamknęliście pismo, które wydawane było przez 75 lat za tej kadencji. No To jest jednak dość wstrząsające dla mnie. Ja bym wrócił na sekundę do tej kwestii pokoleniowej, bo jak mówimy o tej pracy u podstaw, no to jednak cały czas chybiamy celu, jeżeli chodzi o tego najmłodszego wyborcę i uczestnika debaty. I mam takie poczucie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że znaleźliśmy się w dziwnym punkcie, w której pokolenie Z podało ręce boomerom ponad głowami, czy może nawet ponad trupem milenialsów. To znaczy, mówiąc obrazowo, mata i tata maty tu trzymają sztamę i wspólnie disują, tylko innymi słowami, Jana Śpiewaka. I mi Mencena na tym samym wydechu. No, tak, no znaczy, właśnie, i myślę, że tutaj to jest też no. istotne. Mm. No właśnie, to jak to jest, że tu głos młodego pokolenia, jak sobie szuka wroga, to znajduje Jana Śpiewaka? To jest pytanie do mnie, rozumiem, tak? Tak. No... Myślę, że najciekawsza e... będzie twoja odpowiedź z naszej czwórki. Słuchaj, e, no... E, jakby to powiedzieć? No... Chińczycy trzymają się mocno, no... E, jakby... Jak patrzyłem na to, co się działo na Instagramie, jeśli chodzi o influencerów, na przykład ich poparcie, no to całe to poparcie szło w stronę... Platformy obywatelskie, nie, jakby to był całkowicie establishmentowy tak. przekaz, szedł, tak, jakby więc jakby jeśli chodzi o, o to, to oni odrobili tę pracę, tak, no jakby przejęli ośrodki, że tak powiem mają te ośrodki opiniotwórcze, zrobili to wszystko, Mata jest totalnym produktem zresztą tych produktów na rynku sceny muzycznej jest coraz więcej, jakby i, e, I co? No, i Sana wypełnia cały koncert na stadionie narodowym, tak? A jest ona naprawdę no, takim no, centryzmem, już takim hardkorowym dla mnie, taka Sana, tak? która reklamuje żabkę i kabanosy, nie? No, jakby e, to, jest język, to jest muzyka dzisiaj 20-latków, tak? E, I podobnie z tym, Matą, no, tak naprawdę to jest muzyka konformizmu. Nie, to jest muzyka 15-latków, Janku. Ale, ale ogólnie hip hop Sana? cały stał się tak. muzyką konformizmu, tak? Nieprawdopodobnego A, tak. konformizmu. Tak, tak, tak. Nie? I... Ja, byłem, ja byłem na koncercie Belmondo ostatnio i dużo ludzi gratulowało podcastu. Chciał zbijać. No, ale pionu, to jest, więc Belmondo, nie jest tak źle no jeszcze. który wiesz, jakby. To wiesz. <laughs> nie jest tak źle jeszcze. No, może tak, ale. Zofia. Dobra, jak Janek, nie wiem, bo Janek już mam nadzieję, nie wiem, odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego jesteś obiektem powszechnego hejtu. E, w rodzinie matczaków rozumianej dosłownie, jak i alegorycznie. Tak? Nie, Zofia. no ja tak, tak zamówiłem. Tak, no nie da się powiedzieć, że mata reprezentuje biedę, jak to drzewie jej robi Rychopeja. <laughs> Czy mogę odpowiedzieć na tutaj. pytanie, dlaczego Janek jest ofiarą Maty? Nie, możesz odpowiedzieć na pytanie, żebyśmy wrócili jeszcze e, na chwilę do tych podziałów generacyjnych i do tezy Marcina. No. E, czy jest tak, że generacja Z i generacja boomerów podali sobie ręce ponad głowami milenialsów? Czy to do ciebie przemawia jako jakiś. E, Mm, wiarygodny podział, czy, czy opowieść o tym? Wiesz, dzisiaj rozmawialiśmy poza anteną tego programu. Na przykład dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że e, macierzyństwo i opieka okołoporodowa jest nieobecna w tej dyskusji, nie? bo dla części młodych to nie jest jakby temat, e, a dla części tych właśnie bumerów to już nie jest też temat, przestał bo już być jest temat. za nimi, nie? bo przestał być, i oni z kolei pewnie część młodych rodziców najchętniej by odcięli od e, świadczeń i, i, i pomocy. Stąd e, to jest pytanie do ciebie. Czy jest jakiś taki ponad e, Generacyjny sojusz, który skupia się wyłącznie na jednostkowych, indywidualnych wyborach, a pomija jakieś takie strukturalne problemy, które może z pułapu generacji trzydziestolatków widzi się trochę lepiej, nie? bo to jest taki moment życiowy, gdzie opuszcza Cię pewnie część duchostwa dawnych czasów, ale bardzo brutalnie konfrontujesz się z okolicznościami życia w Polsce. nie? Co trzeba zrobić, co już zostało sprywatyzowane, gdzie nie uzyskasz pomocy od państwa, gdzie trzeba naprawdę znaleźć jakiś sposób, żeby dorobić albo mieć oszczędności itd., itd. I rzeczywistość polskiego życia w ogóle nawet Cię w pewnym sensie warunkuje do myślenia kategoriami indywidualistycznymi. I zabija w tobie młotem te dusze socjaldemokratki czy socjalistki? Ja myślę, że tutaj są trochę dwie płaszczyzny, o których rozmawiamy. Pierwsza to jest to, jak ci ludzie młodzi dzisiaj zagłosowali. I to, po pierwsze, to co do tego, to jest tak, że ja bym też nie podchodziła jakoś strasznie tak e, fiksacyjnie do tego, jak ci młodzi akurat w tym momencie, kiedy są młodzi, głosują. Dlatego, że ja mam na swoim koncie głosy, z których nie jestem bardzo dumna, a były już one, kiedy miałam 20 ponad lat. I, takie głosowania. I potrzebowałam Janek, nie powiem, na kogo głosowałam. jest ja się. <laughs> to Natomiast... będzie w części dla subskrybujących na Patreon. <laughs> E, nas na patronacie, to może tak. E, wracając, e, ja, ja głosuję: ja, jakby, wiecie, moja świadomość naprawdę polityczna w okolicach dwudziestki była bardzo, bardzo niska. Ale miałam pewną, pewien zasób, z którego potem mogłam skorzystać i budować tą świadomość na nowo. I taki zasób właśnie pewnego myślenia wspólnotowego, solidarnościowego, kolektywnego, on u mnie nie wynikał z lewicowych akurat sytuacji, tylko z wychowania w ogóle w, w kościelnych klimatach, takich właśnie małych jakby wspólnotowych klimatach. Natomiast tak na tej kanwie potem łatwo było zbudować we mnie, kiedy ja już zaczęłam trochę mieć więcej niż kiełbie wełbie, było łatwo we mnie zbudować. I bardzo solidne te właśnie solidarnościowe, czy nazwijmy to lewicowe podstawy, które teraz już mi przyświecają jako osobie, mam wrażenie, dużo bardziej ukształtowane niż kiedy miałam 20 lat. I trochę tak to widzę, że dzisiaj ci dwudziestolatkowie, którzy dzisiaj poszli i zagłosowali na trzecią drogę czy platformę, to są ludzie, którzy tak głosowali, bo trochę, jak ustaliliśmy, nie mieli za dużo opcji do wyboru. I wybierali to, co im się wydawało w ten moment najsensowniejsze. Ale ważniejsze jest z mojej perspektywy to, jakie podstawy my w nich, my mam na myśli tutaj media yy, i social, social media, czy właśnie te organizacje, w no, jakie my podstawy w nich takie mentalne budujemy. Mi się wydaje, że jest wiele takich osób, które na przykład teraz są młode i patrzą na świat dużo bardziej indywidualistycznie, ale kiedy zasiewa się w nich pewne ziarna, pewnych myśli, to potem, kiedy właśnie to dorastanie następuje, kiedyś jest pewne pierwsze zderzenia z rzeczywistością, pewne pierwsze zderzenia z tym, że wszystko nie wygląda tak, że prawdopodobnie zostaniesz milionerem i dlatego nie można opodatkować milionerów. To dużo łatwiej jest w ludziach, według mnie, potem budować jakby telewizowe myśli. My zresztą mamy bardzo dużo widzów, którzy głosowali jeszcze niedawno, być może nawet i w tych wyborach byli chętni głosować na konfederację, bo to, to był ich taki jakby ruch antysystemowy. Ale to, co my zasiejemy w tych ludziach, jakby właśnie w kwestii rozumienia pewnych takich rzeczy bardzo prostych, życiowych. To według mnie jest coś, co procentuje na przyszłość. I dlatego ja na przykład nie, nie jestem aż tak poschizowana, kiedy myślę o tym, że moje młodsze rodzeństwo głosowało na przykład na Trzecią Drogę czy na Platformę Obywatelską. Bo ja mam dużo młodszego rodzeństwa, więc mam też dużo taki przekrój tego, jak tam to się, jak to, się, to wchodzenie w dorosłość, jakby jak się przebiega. Mnie to bardzo nie stresuje, dlatego że ja wiem, że oni dzisiaj sobie tak, taką decyzję podejmują, ale to wcale nie oznacza, że na przykład za cztery lata już właśnie ukształtowani tą, tymi narracjami, o których ja mówię, że one się jednak ogólnie zmieniają, które nie myślą o dzieleniu, ale myślą o, o solidarności, tak? Myślę o tym, że rozumiemy, że nie jesteśmy tylko rzuconym wiecie, atomem jakby w próżni, tylko jesteśmy jednak w pewnej kontekście, w pewnej większej całości. To są rzeczy, które mogą zaprezentować na przyszłość, więc ja nie mam może aż tak właśnie. Tutaj takiego podejścia, że w tych wyborach te głosy tych młodych ludzi nam u, jakby ujawniły jakiś właśnie wielki sojusz, jakieś takie, i, ten, i to, to jest ostateczny dowód na liberalizm młodych ludzi. Ja myślę, że ten liberalizm jest znacznie, znacznie mniejszy pod wieloma względami niż był w rocznikach właśnie tych 80-90, które były mega jakby przeżarte tylko, tą, tylko tym, tym sygnałem, który wychodził z telewizji tak naprawdę, a ten sygnał był neoliberalny. To jest ciekawe, bo ja się z Tobą zgadzam, że nie ma co traktować tych wyborów jako najgłębszego badania socjologicznego w historii III RP i wy, wyciągać z wyników akurat tej elekcji jakichś niesłychanych wniosków. Także dlatego, że ona była, jak mówi Jan, trochę referendum. Nie, była fundamentalnie o emocji antypisowskiej, a nie, a nie wyłącznie o tym, jakie propozycje mają jakieś tam konkretne komitety. I ta, te wybory też, myślę, w ogóle nauczyły, jak sądzę, wielu analityków, czy powinny nauczyć wielu analityków, komentatorów, badaczy dziennikarek pewnej pokory, nie? Bo one zweryfikowały negatywnie niesłychanie wiele hipotez, które krążyły jako wręcz takie nienaruszalne prawa debaty publicznej. Ja jestem w stanie z garści wymienić co najmniej pięć, nie? Dyskusja o tym, że młodzi są niezmobilizowani i nie pójdą. No, jeszcze w wakacje tego roku takie analizy czytałem, tak? Druga teza, że kobiety nie pójdą, bo są niezmobilizowane. E, trzecia teza, to sam jestem winien, bo się mocno do niej dołożyłem, no ale właśnie, że młodzi jednak e, pójdą e, przede wszystkim fundamentalnie wesprą swoim głosem konfederację. O ile się zmobilizują, bo wiemy, że to najbardziej chimeryczny e, też elektorat i taki nieskory nie do e, mobilizacji. E, jakie, tam jeszcze były, jakie tam jeszcze były głośne tezy? Że trzecia droga się ledwo w ogóle przebije przez próg, no. e, że jedna lista jest słuszniejszym rozwiązaniem. Tych tez, które wyparowały w ciągu dosłownie 24 godzin, jest, jest cały tuzin. I te Wyniki są na tyle chyba wciąż niecodzienne, nie? na tyle wciąż druzgocące różne wyobrażenia o tym, jak ta polityka powinna wyglądać, że ja zgadzam się w tobą w pełni, nie ma co do nich się przywiązywać. Chociażby jedną z takich tez. To jeszcze Przemysław Sadura powtarzał w wywiadach tuż przed wyborami, który przecież bardzo dobrze w swoich ostatnich badaniach w ogóle analizował postawy młodych ludzi, bo, bo ja z nim też sporo o tym rozmawiałem. I on do końca bronił takiej tezy, że dla najmłodszej generacji spór Tusk-Kaczyński to się kompletnie wypalił. To jest jakieś archiwum, zupełnie, żeby nie użyć mocniejszego słowa, skansen, kompletny muzeum. No i ci młodzi ludzie nijak nie zagłosują na Tuska i Kaczyńskiego. Po czym zaglądasz w wyniki, no i okazuje się, że w grupie wiekowej 18-29 to Koalicja Obywatelska i Prawo i razem mają dużo więcej, czyli te partie duopolu mają dużo więcej głosów, niż razem wzięte partie antyduopolu, które miały być partiami młodych, czyli Lewica i Konfederacja, właśnie. Tak okazuje się, że duopol dużo mocniej sobie tam poradził, niż Wydawało się wcześniej badaczom. Stąd tak, tak. Aczkolwiek ja bym pewnie na ten indywidualizm wciąż postawił mocniejsze akcenty niż ty. Ja wciąż uwierzę, że on jest bardzo mocny. Paradoksalnie, to ostatnia uwaga z mojej strony, paradoksalnie ja bym się wyzłośliwiał i mówił, że ojcem korwinizmu, jednym z ojców korwinizmu, w ostatniej kadencji jest Mateusz Morawiecki, który zlikwidował PIT dla osób poniżej 26 roku życia. I stąd się wzięły potem te bardzo wysokie noty w badaniach wśród ludzi mówiących, że nie płacenie podatków, że fundamentalnie młodzi ludzie mówiący w badaniach, że czego nie chcą, to nie chcą płacić hmm. podatków. Znaczy Mateusz Morawiecki stworzył rzeczywistość społeczno-polityczną w Polsce, w której nikt do 26 roku życia nie płaci podatków i gdy musi zacząć się Płacić, to postrzega to jako jakąś straszną ujmę, atak ze strony państwa, pewną formę kary właściwie czy deklasacji i bardzo się przeciwko temu buntuje. To jest naprawdę arcyciekawa dla mnie historia o tym, jak partia, którą wielu do dzisiaj broni jako najbardziej lewicową siłę w historii III RP, na ostatnim wirażu jeszcze ufundowała nam taką niespodziankę, hodując generację yy, ludzi bardzo fundamentalnie nastawionych anty wspólnotowo, a przede wszystkim antypaństwowo, bo to państwo utożsamiają przede wszystkim, czasami trudno im się dziwić, i za to winić z władzą PIS. No, oni zrobili jeszcze jedną rzecz, to znaczy. Wrac wr wr wracam tak, ale na tutaj. tym odcinku, o którym mówisz, do tezy Łukasza Pawłowskiego, to znaczy o kolejnej fali prywatyzacji. Jak się weźmie taki podręcznik do robienia socjaldemokracji, to tam jest zawsze zapisane, że się politykę społeczną robi na dwa sposoby, teraz skrajnie upraszczam: albo bezpośrednimi transferami gotówkowymi. To na przykład byłoby 500, plus, albo usługami publicznymi, tak? Na przykład nieodpłatna edukacja z, czy służba zdrowia. No i PiS miał bardzo prostą diagnozę. Ludzie nie wierzą w państwo, więc jak powiemy, że naprawimy edukację, służbę zdrowia czy transport, to nie ma z tego głosów. Ale jak powiemy, damy ci pieniądze na konto, no i e, nie korzystaj z państwa służby zdrowia, tylko pójdź sobie prywatnie, e, zapisz dzieci do prywatnej szkoły, jak cię stać, albo na, na korepetycję chociaż będziesz miał, może, może pomyśl o jakimś samochodzie, raczej niż wiesz w to, że będzie dojeżdżał pociąg do każdego powiatu i autobus do każdej gminy. Nie tylko że się wstrzelili w to postrzeganie niemożności państwa przez Polaków, oni jeszcze wzmocnili. I teraz ludzie będą oczekiwali, jeśli czegokolwiek, to jeszcze więcej świadczeń gotówkowych. Ja się zastanawiam, czy wy w ogóle widzicie jakąś, jak jakąkolwiek ścieżkę prowadzącą do tego, żeby ludzie w Polsce wierzyli w państwo. No wiesz no to jest trochę samo z tym rządem. <grym> no <noise> ani z przyszłym, ani z koalicyjnym <noise> Nie z tym układem w ogóle w parlamencie chyba, co? No nie wiem, no jakby yy, znaczy, naprawdę jestem bardzo ciekaw jak, W jaką stronę to wszystko yy, pójdzie No ale oczywiście tak, no Platforma Obywatelska Z tym ze swoim babciowym dopłacaniem do czynszów Co oni tam jeszcze mieli no, yy, no a 600 zł do tak. czynszu dopłacone, no a oczywiście wtedy każdy szanujący się landlord obniży tak, ci oczywiście. 600 z tego, co tak, tak, ci brał, tak, tak. no bo to jest pewnego mhm. rodzaju honorowe zobowiązanie. Tak. Mhm. Um, więc no to, to jest ten, ten program 0% to już jest jakiś totalny kosmos, tak, jakby, i to, co jakby to też się przebija mhm. bardzo silnie, w tych wypowiedziach polityków opozycji, to jest likwidacja de facto składki zdrowotnej dla bogatych i dla biznesu, tak? no bo to jest jakby to, co, jakby to, co jednak PiS zrobił, możecie sarkać na PiS, ale e, no jednak e, doprowadzenie, że jednak bogaci i, 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 i biznes płacą składkę zdrowotną, no to jednak jest e, mm, wielkie osiągnięcie. Też jednak PiS postawił na nogi chociażby kolej, tak, która jednak z ogromnego dołu, za platformę Matryckiej, z tej kolei, z tego dołu się jednak wyciągnęła. Eee, dostałem też bardzo dużo wiadomości właśnie od ludzi z mniejszych miejscowości, że nie wiem, że właśnie komisariaty wróciły do miejscowości niektórych i tak dalej. Więc jakby z jednej strony tak, prywatyzacja na pewno postępowała, ale też nie można odmówić, że jednak w pewnych obszarach ten, to, to prawo i sprawiedliwość, to państwo mimo wszystko gdzieś tam wzmocniło yy, czy, 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 wręcz, czy wręcz odbudowało, tak, kwestionując chociażby ten model dyfuzyjno-polaryzacyjny, że jednak, jednak coś tam tym mniejszym miejscowościom się należy i nie może być tak, że zupełnie opuszczamy, że państwo zostaje tylko w tych dużych miejscowościach, tak? Zaraz, ale zakwestionowało go, bo na przykład znam fajne analizy Szymona Piwczyka z kartografii ekstremalnej, które wskazują na to, że ten model się nie tylko utrzymał, ale wręcz został wzmocniony przez koncentrację miejsc łóżek szpitalnych i miejscu specjalistów w większych ośrodkach, przez przepływ miejsc na uczelniach wyższych do większych miast, przez większą koncentrację przemysłu także, czy budowę nowych nieruchomości w tych dużych ośrodkach. W sensie masz jakieś dane, które pokazują, że na poziomie większym niż sloganu udało się Prawo i Sprawiedliwości, te dywergencje polskiej metropolitarnej i prowincjonalnej wieprzowiny. Zresztą ono że jakby odbudowali parę linii kolejowych, to niespecjalnie oczywiście e, i kilka połączeń przywrócili, e, no bo ale to też nie udało się w żadnym kraju na, e, zachodu, tak? Jakby nie ma kraju chyba, który sobie poradził z tym, co się dzieje, czyli że wzmacnianiem tych ogromnych, e, dużych e, miast i ośrodków kosztem e, wyludniającej się prowincji. No to jest zjawisko niestety który zachodzi w całej Europie i, i nie wydaje się, żeby chyba jakikolwiek rząd sobie z tym z tym poradził, tak? Ale dla mnie nie jest tak jednoznaczna ta ocena Pisu, że całkowicie to, że ta, te, że, ta, ta teza, że jednak to jest postępująca prywatyzacja na, we wszystkich obszarach, tak? Niewątpliwie jest tak. Okay. Przy, niewątpliwie przyjmuję. jest tak, jeśli chodzi o edukację, co jest moim zdaniem zbrodnią, absolutnie co się wydarzyło, tak, jeśli chodzi o. E, kwestie e, szkolnictwa, no tutaj absolutnie to jest e, coś nieakceptowalnego i to, i to faktycznie, e, faktycznie się wydarzyło, tak? E, na pewno e, w wielu obszarach się te, te transfery gotówkowe e, do tego prowadziły, ale nie zmienia to faktu, że e, no nie wiem, no, chociażby kwestia, nie wiem, no, dofinansowania armii, tak? Odbudowy tych dywizji na zachodzie na wschodzie, tak? No, jakby, no, jest, jest, jest jakiś tam obszar, gdzie, to, gdzie, gdzie PiS coś tam jednak... E, Osiągnął i, i pokazał. No i teraz oczywiście, no ja, ja po tych rządach, rządach się niczego nie spodziewam. Tak, jakby ja nie mam żadnych oczekiwań po tych rządach. Ja, jakby nie, nie, nie widzę tutaj e, i, i wszystko, co zrobił, co będzie na plus, mnie zaskoczy. Tak, jakby, bo e, spodziewam się rzeczy absolutnie najgorszych po tych trzech dniach. Tak. E, I więc odpowiadając na, e, odpowiadając na to, nie, nie to, dokładnie, jakie było pytanie, tak, ale że. To pytanie było co trzeba byłoby zrobić, żeby Polacy uwierzyli w państwo tak jak w swoje państwo wierzą szwedzi albo holendrzy albo kanadyjczycy. To, to, to jest wiesz, no to jest po prostu samo spełniające się przepowiednia, tak, że jakby Państwa zaszukuje, mhm. więc nie będziemy tego państwa wspierać, będziemy kantować i tak dalej. No tutaj mhm. trzeba by tych, tych ruchów, które na przykład, które gdzieś tam były próbowane, tak, jak chociażby z tą składką zdrowotną. no trzeba na przykład, na przykład skończyć z fikcyjnym zatrudnieniem, tak? samozatrudnieniem. To jest na przykład rzecz, która moim zdaniem jest kluczowa, absolutnie, że mamy 3 miliony nagle firm w Polsce, tak? Znaczy jakby to jest jakiś totalny absurd, tak, znaczy trzeba tych ludzi podpiąć pod system publiczny, tak? Oni muszą być na etatach. Tak, znaczy nie może tak dalej być. I moim tak. zdaniem, e, jeśli lewica faktycznie chciałaby czegoś tutaj e, osiągnąć, gdzieś jakąś zmianę mentalną i społeczną, no to e, skończyć z fikcją samozatrudnienia. Tak, znaczy to jest na przykład dla mnie e, absolutnie coś, co, co powinno się tutaj e, e, wydarzyć. No, kolejną rzeczą jest. E, e, chciałem powiedzieć mieszkalnictwo, tak, ale to ja nie wiem, czy to jest w stanie zrobić Lewica nawet dwie kadencje tutaj cokolwiek tutaj zmienić, więc e, trzeba po prostu przerwać pewne procesy, które mają miejsce, tak? jakim, a procesem, jakim była na pewno bardzo niekorzystnym i bardzo niedobrym dla państwa był chociażby ten, to te fikcyjne samozatrudnienie, które po prostu było w efektem tego, że to była nieuczciwa konkurencja dla etatu, nie? I, 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 to, I to się po prostu, e, jeśli tu by Alewica była w stanie coś zrobić i przerwać ten, 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 ten proces, no to wydaje mi się, że takimi ruchami można by odbudowywać e, zaufanie czy w ogóle sens istnienia państwa, tak? No bo w momencie, kiedy jesteś tym samozatrudniony, wydaje ci się, że e, po prostu jesteś Stevem Jobsem, będąc informatykiem, pracującym dla korporacji, no to jakby e, no ciężko z takim, w taką świadomością dyskutować. Zofia, nic? No, wiesz, co, w, tym, w tym układzie, jakby tego rządu, to ja niestety mam jak najgorsze przeczucia, jeżeli chodzi o budowanie poczucia w ludziach, że państwo się będzie nimi dobrze zajmowało. Wręcz, no my to też sformułowaliśmy wprost w jednym z naszych odcinków, że ja, ja uważam, że to po prostu jest celowe działanie, to znaczy cel, jakby celowe osłabianie usług publicznych. Ma prowadzić do tej konkluzji, że one po prostu nie mogą być dobre. W związku z tym, prywatyzacja ich dalsza, czyli znaczy Ryszard Petru to w zasadzie sformułował wczoraj wprost w RMF-ie, także prywatyzacja jest wartością samą w sobie, bo zawsze to, co jest w prywatnych rękach, jest lepsze yy, niż to, co jest w rękach państwowych. I to jest straszne, i my wszyscy to w czwórkę rozumiemy, że to jest straszne zdanie, ale wiele osób, jeżeli byśmy poszli i tak. Z, z, z marszu zapytali o to, czy prywatyzacja jest lepszym rozwiązaniem, to powie, że tak, dlatego że ich doświadczenie tego, co jest państwowe, jest naprawdę straszne. Zresztą PiS to kontynuował w sposób bardzo taki konsekwentny w przypadku na przykład szkolnictwa. Ja nie rozumiem zupełnie, dlaczego PiS doprowadził jakby szkołę publiczną do takiego stanu. E, mogę się tylko domyśleć, mogę... Gdzie, się, premier, wiem, gre, pre, ma... gdzie premier RP chwali się 1 września, że posłał córkę do tak. prywatnej szkoły? Tak, i ja do Pogrodni Katolickiej, i właśnie tutaj, jakby bym kierowała gdzieś swoją teorię polityczną, spiskową, w tą stronę, że chodziło naprawdę o wzmocnienie wielu bardzo prywatnych e, szkół, które były związane z Kościołem. Są szkoły, na przykład takie Opus Dei, bardzo, bardzo słynne w wielu miejscach tam e, w, i w Warszawie jest kilka, i w Warszawie i w wielu innych miastach. I, i według mnie po prostu to, ta zapaść tego szkolnictwa publicznego miała pompować ludzi, bo próg wejścia często do tych szkół publicznych był całkiem niski, to znaczy, że to tam była kwestia na przykład kilkuset złotych, więc już było wiele osób, które miały kiedy miały ten wybór, że posłać dziecko do publicznej szkoły, posłać do tej prywatnej. Czyli kontynuowało to, to o czym e, mówię, czyli kontynuowało poczucie w ludziach, że to, co im zaoferuje publiczna instytucja, będzie złe, więc oni wolą już dopłacić i po, posłać tam, gdzie może też będzie średnio, ale będzie chociaż trochę lepiej, albo będą mieli przynajmniej to narzędzie, e, to właśnie proste kapitalistyczne narzędzie w postaci tego, że płacę, wymagam, że będą mogli jak, w jakiś sposób wpływać na to, co w tej szkole się dzieje. E, I to jest rzeczywiście coś, co nie mam wątpliwości, że nowy rząd tę te ideę będzie właśnie kontynuował. Ideę kompromitowania w oczach zwykłych ludzi, usług publicznych, a w tym państwa. Okej, okay, ale przechodząc od diagnozy do leczenia, jakby przyszedł do ciebie człowiek i powiedział: No, no ja, ja cierpię na taką statofobię, ja się boję państwa we wszystkich postaciach, ja mu nie wierzę, nie ufam i tak dalej. To uważasz, że co należałoby takiemu człowiekowi powiedzieć? Na jaki przykład wskazać, żeby w ogóle zacząć z nim rozmowę na temat tego, że państwo nie tylko, że może nie być jego wrogiem, ale że może być jego bardzo ważnym sprzymierzeńcem na różnych, w, w różnych etapach życia i, i, i w ramach różnych potrzeb? Się... To jest trudne pytanie, czy, czy, czy w tym namówię? No tak, no. znaczy, mi do głowy przychodzi jedna rzecz, która zawsze jakby w dyskusjach jak u mnie na Instagramie jest bardzo często grana, to jest kwestia leczenia. Znaczy, że w momencie, kiedy wyszedł, kto to był chyba, to był Berkowicz nie? w konfederacji, powiedział, że da wszystkim Bon na 4200 zł to wszyscy po prostu zaczęli bronić hardkorowo NFZ-u, Znaczy to był taki moment, że jakby e, ja pierniczę, tak? Jakby 4200, za 4200 to ja abonamentu nie mam na, w, w, w Luxmedzie, że tam Medicoverze i tak dalej. I te narzekanie na ten system prywatny jest powszechny teraz, tak? Jakby wejdziesz sobie na Twittera i nawet największe zakute, lipkowe, e, e, że tak powiem, łby dziennikarskie i polityczne e, sarkają na ten system, tak? I... E, obrona tego NSZ, tak i ochrona w ogóle, e, 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 że tak powiem, publicznego lecznictwa e, i tego, że faktycznie System prywatny nie działa, i jeśli jeszcze przejdą, znaczy hołownia ma pomysł, że będzie płacić za prywatne leczenie, znaczy, tak? Znaczy, z jednej strony mamy chołownię, który chce prywatne e leczenie finansować, tak jak się nie dostaniesz, i mamy babciowe, które spowoduje sprywatyzowanie żłobków całkowite i przedszkoli, tak, no bo to są jakby takie dwie propozycje, tak? Ale to nie ma prawa za tak, Bo to, co się wydarzyło, to już doświadczenie z prywatną służbą zdrowia już ma mają Polacy. I zaraz będą mieć doświadczenie z prywatną edukacją na, na etapie wczesnoszkolnym, tak, bo już prywatne uniwersytety, to, to mamy to doświadczenie, tak? ale to, co się wydarzyło w Anglii z tym, że to jest, że ta preschool education jest po prostu tak koszmarnie droga, że w ogóle nikogo na to tak naprawdę nie stać i, i tego, że to zaraz też będzie takie doświadczenie. więc my mamy to doświadczenie i wydaje mi się, że na przykład na tym doświadczeniu niechęci wobec prywatnej służby zdrowia która jest olbrzymia wśród Polaków, wydaje mi się, że coś takiego można, można budować, nie? Znaczy jakby więc coś, to jest takie coś, co mi przychodzi do... Um, przychodzi do... O, ja, bym, ja bym, budując na tym, co powiedziałeś, dorzucił do tego jeszcze jedną rzecz. Prosty zabieg socjotechniczny według mnie by zagrał. Ilekroć jesteś w państwowym szpitalu, Korzystasz z usługi w ramach konstytucyjnie zaoferowanych ci praw, dostajesz A rachunek. Ale dostać koniec. rachunek. Że na przykład tak zobaczyć. Tak, coś. ale chodzi mi o to, żeby A, tak, każdy dostawał go do ręki, tak, żeby okay. to było, mhm. żeby to było z pewną tak, dozą tak. ostentacji zrobione, że twoje leczenie kosztowało 272 tysiące złotych, tak. z czego 272 tysiące zostały pokryte w ramach tego, co ci się należy w ramach twojego, tak. Twojego. Publicznego ubezpieczenia, i wtedy, jakby ktoś spojrzał na tą kwotę i pomyślał, że w alternatywnym świecie musiałby znaleźć niemalże 100% lub 100% tej kwoty we własnej kieszeni, no to wtedy doceni to, co ma. Um, I teraz ja nie mówię, że tu ludzie, którzy na przykład dotkną ich choroby nowotworowe, zobaczyliby astronomiczne kwoty. Ja mówię, że nawet ludzie, którzy przeszli uh -huh. dość zwyczajne, codzienne choroby, zobaczyliby jednak kwoty, które podziałałyby im na wyobraźnię. One byłyby na tyle wysokie, że nagle by zrozumieli, że to nie są porównywalne historie z tym, że ktoś tu akurat raz na nie wiem jak długi czas poszedł do dentysty i wybulił. Tylko, a, to, tylko to byłyby sytuacje, w których babcia jest w szpitalu i nagle się dowiaduje, że musielibyśmy sprzedać, a, sprzedać mieszkanie, poradnie. żeby ratować jej życie. Mhm. No i też powiedz, co dużo mówić. No na przykład to robotę zrobiła e, Paulina, matko, e, posłanka razem. E, tak, no A jeśli to się... chodzi o, 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 o komunikację zbiorową, tak, znaczy i jakby wydaje mi się, że make pociąg sexy again jakby jest też totalnie do zrobienia, tak, jakby to są, więc... Tylko ceny powinny troszkę spaść. No, no tak, no w sensie Pendolino za 180 zł, no to jest jakiś absurd, tak, no ale, e, więc są tu obszary, gdzie można o to walczyć, tak, no jakby... Więc ale no, trzeba mieć sprawczość, na pewno. Trzeba mieć jakąś władzę i, 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 i mhm. przełożenie na, na, to, się, na to co się dzieje. To nie no jest, tak, Marcin, teraz jedną ja rzecz wbija. mogę tylko, no. jeśli mogę, tylko jedno zdanie. Element zachodniości zauważyłem często jeszcze działa, o, tak? To znaczy, jak się mówi, że my przecież proponujemy dokładnie tak, jak mają Niemcy, Francuzi, uh -huh. Anglicy, to jednak taki przeciętny człowiek z klasy średniej, niższej klasy średniej, traktuje Zachód jako coś aspiracyjnego i jemu ciężko jest wchodzić w dyskusję, że Niemcy, Szwedzi i Anglicy to są głupi, ale w Sierra Leone to świetnie <laughs> rozpisali służbę zdrowia, i my do tego modelu powinniśmy aspirować. Więc do, do odwoływanie się do próżności zauważyłem, Aspiracy, że też działa. Ten sam twój y, imaginaryczny, zwykły człowiek tak bardzo ceni Niemcy, Francję, Belgię czy Szwecję, dopóki nie padnie na przykład kwestia polityk migracyjnych, tak? Albo zmian kulturowych, albo tego, jak się żyje w tych miastach, to potem to jest ten sam autor komentarzy, który pisze pod naszymi filmami Panowie, dajcie spokój, jaka Dania? Ja tu 50 lat żyję w Danii, żyć się nie da, ja już mam dosyć. Albo to żyję prawda. w Kanadzie i tu się żyć nie da. No, ale akurat Dończycy e, i Norwegowie... Uciec do kraju, którym socjaldemokracja rządziła 50 lat z rzędu i narzekać na, na lewactwo, to jest swoisty tak, rodzaj tak, trollingu tak. Level Master. Ale wiesz, jeśli chodzi o masową migrację, to umówmy się. To jest też coś, coś co ci mówi przeciętny Francuz czy przeciętna Anglii. To no jest po prostu pełna zgoda. oczywiście, też, ale jest pewna... trzymali tą masową migrację, no jakby i Szwedzi właśnie chyba też to robią, nie? Znaczy no, jakby więc jakby. No, to w ogóle to był eksperyment społeczny no. w real-time, to znaczy dwie socjaldemokracje przyjęły skrajnie odmienne tak. pomysły na masową migrację. Dania powiedziała: jesteśmy na prawo od Morawieckiego i, i wstawiamy po prostu worki z piaskiem w okna. A Szwecja powiedziała: wszyscy jak leci. No, i teraz możemy porównać efekty polityki duńskiej i efekty polityki szwedzkiej. To jest nieprawda oczywiście, Marcin, bo polityka szwedzka zaczęła się od przyjmowania choćby uchodźców z wojen bałkańskich, więc to nie były te same czasy, w których Dania równolegle zamknęła swoje drzwi. To są raczej dwie epoki, epoki historyczne i raczej nie, Szwecja ja mówię, miała ja, bardziej ja mówię o otwartą... ostatniej wielkiej fali migracyjnej. Nie A? mówię o latach 90. No tak, no ale do, dobrze, no ale problemy w Szwecji też się nie zaczęły, jeżeli mamy traktować to jako problem, z ostatnią falą migracyjną, e, prawda? Tak? A ta polityka Danii no, też jest w miarę była, świeża, Kuba, De nie, nie, skala jest nieporównywalna. Liczba no tak. morderstw, liczba gwałtów, sytuacja, w której premier mówi, że policja nie wystarczy, trzeba wojsko angażować e, do walki z gangami. Wszystkie statystyki tego rodzaju w Szwecji eksplodowały, po W latach 90, 15 w latach latach 90 przyjęli co? Kilkadziesiąt tysięcy osób, sto tysięcy oni przyjęli w ciągu ostatnich dziesięciu lat? Co, milion ponad osób? 8 ośmiomilionowym narodzie? Czy ile tam jest? Ja nie pamiętam, ile jest w Szwecji, tak? No ale zmienili skład etniczny swojego społeczeństwa. Bez Mandatu demokratycznego. No to jest jednak e, gruba akcja. No i e, faktycznie, no tutaj to, to wygląda zupełnie e, inaczej. Energetyka też mi się wydaje, że jest czymś, co jednak e, wzbudza takie propaństwowe uczucia, nie? Polska wielka atomowa, budujmy ten atom, jakby. I teraz zresztą Orlen, który jakby się okazuje, że można jednak kontrolą cen obniżyć inflację, jakby, proszę bardzo, tak jakby. I więcej, więcej bym tego chciał widzieć, tak? No, na przykład myślę, że tutaj totalnie. No ale tutaj Morawiecki... doszło do pewnej przeginki. No, nie? Nie. W takim sensie, że to co do zasady nie ma nic jakoś wielce zdrożnego w tym, że spółka Skarbu Państwa jakby używa strategicznych rezerw, żeby na przykład właśnie walczyć z niekontrolowanym wzrostem inflacji, ale tutaj się chyba zabawa wniknęła no, trochę spod kontroli, bo została zrobiona chyba na zbyt, zbyt na bezczelnie. No pewnie, ale wiesz, mówiąc. I raczej emocji propaństwowych nie, nie uruchomiła, no. bo powstała pewnego rodzaju panika, prawda, pod tytułem, że chyba znowu chcą nas oszukać i zabrać no, nam paliwo. No, ale mnóstwo, na wiesz, paliwo, albo nam zrobić przegrał, albo no I nowe. komunikować albo bo był starał się być też turbo hmm. neoliberalny no na przykład to co zrobił w czasie e, pandemii e, rząd francuski tak czyli wzywał po prostu szefów korporacji spożywczych i, hmm. i się tłumaczą ze wzrostów i żądać obniżek cen w sklepach no to jakby dlaczego Morawiecki tego nie robił znaczy czemu on To jest super ciekawe. No znaczy, tak? jakby chwilę no jakby tak. one mają tak takie marże ludzie w Polsce mają bardzo dziwny stosunek do Biedronki, Lidla i tak dalej, bo to jest taki love hate relationship, tak, ale jakby czy żabki. Ale jednak Uuu. sądząc po tym, jak te, wiesz, te moje materiały chociażby się o tych yy, sieciach rozchodzą, niespecjalnie są jednak lubiane te sieci, i ludzie widzą, że dużą część tej drożyzny po prostu to jest chciwość tych korporacji spożywczych. No, dlaczego? Ja sobie wyobrażam po prostu takiego Morawieckiego, który wzywa ich wszystkich na dywanik i w ogóle mówi: wiesz, dzień dobry macie obniżyć cenę, jak nie, to wam dojedziemy w cit tak, czy w czymś tam, tak, czy wam uschwalimy ustawę o franczyzach, czy cokolwiek. Więc jakby PiS w tym sensie był liberalną partią mimo wszystko, tak, mimo różnych tutaj rozwiązań i no, jakby ta korekta była umiarkowana, no jakby umówmy się, tak. Znaczy, imigracyjnie no. też, tak? To znaczy rezerwowa armia kapitału przychodzi Aha. na imprezę i teraz cię informują, że mamy Dopułatnie. pięciu na twoje miejsce. My, my zobaczymy dopiero skutki tego, no bo nie będziemy mieli od dzisiaj do plus nieskończoności niskiego bezrobocia. Nie. E, przyjdzie moment, kiedy będzie gorzej e, i wtedy ta rezerwowa armia pracy też będzie świetna, no bo będzie wywoływała presję na to, żeby nie podwyższać no wynagrodzeń. E, zwłaszcza na dla... dla, dla, dla w a, a, a jeśli chodzi o Szwecję, to tylko zrobiłem szybki fakczek. No jeżeli w kraju, który miała ma 10 milionów z hakiem ludności, mamy w roku 2016 imigrację na poziomie 163 tysiące, w następnym 144, w następnym 132 i tak dalej, ja nie wiem że to są wszystko ludzie, którzy zostają, ale to jest, to jest tak kolosalna zmiana, że absolutnie nikt nie byłby w stanie procentowo tylu ludzi zasymilować. Czy Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie tego zrobić? A co dopiero kraj o niszowym języku, yy, który, no, nie ma też takiego doświadczenia. Z asymilowaniem ludzi, bo to się dla nich zaczęło w latach 90. Wcześniej do nich emigrowali Finowie, którzy no, byli odczuwalnie jeszcze i też często szwedzkojęzyczni, no więc e, ten kompletny brak doświadczenia, umiejętności też wyszedł. Tylko, że ja nie chcę na nowo otwierać sporu o migrację, bo jesteśmy w sytuacji paradoksalnej. Wiesz, znowu bardzo łatwo jest się mądrzeć, że trzeba granicę zamykać, musimy tutaj hardo siłę pokazać, ale nikt mądry w Polsce jeszcze też nie powiedział, jak te problemy rynku pracy rozwiązać, i jak rozwiązać przede wszystkim sytuację, w której jednocześnie hodujemy dwie sprzeczne tendencje. To znaczy, yy, budzi, yy, tworzymy grunt, grunt pod fundamentalną yy, nienawiść do migrantów, nie, nie tylko migrantów yy, z krajów Afryki Subsaharyjskiej czy Bliskiego Wschodu, ale także do Ukraińców, tak? co pokazują kolejne badania, pokazują łatwość robienia z Ukraińca kozła ofiarnego i tak dalej. A jednocześnie tworzymy strukturalne warunki yy, przez niski wiek emerytalny, kształcenie młodych ludzi, yy, odsetek młodych ludzi yy, odbierających wykształcenie wyższe, niską aktywność zawodową, spycha, wypychanie kobiet z rynku pracy, do tego, żeby polski model rozwoju gospodarczego pal nie jest oparty na niskich płacach czy nie, ale się zatrzymał przez brak rąk do pracy. Ja bym chciał usłyszeć jakieś ciekawe recepty na to, jak to rozwiązać, bo znowu dzisiaj akurat hasło tego, że trzeba mieć zamknięte granice i tutaj być twardym, to jest bardzo łatwe zaklęcie, nie? Znaczy każdy, każdy przyklaśnie, bo nawet Lewica się już przeflancowała powoli na partię zamkniętych granic. Pytanie brzmi, co zrobić? Lewica powiedziała, że mamy prawo wybierać kierunki, co było śmiałym stwierdzeniem z jej tak, strony. No ale powiedziała, że tak, no jednak Ukraińcy powiedzmy, są yy, na szczególnych prawach czy są preferowanym rodzajem imigracji do Polski z różnych względów nawet geostrategicznych. Ale jeżeli to jeszcze ja dokończę zdanie, bo mówi, mówiłeś dużo, jeżeli budujesz przekonanie, że imigracja per se jest zagrożeniem, to ta negatywna emocja trafi później w migrantów niezależnie od tego, jakiego oni są pochodzenia. To znaczy, jak nie będzie tu Syryjczyków, to trafi ona w Ukraińców, jak nie będzie tu Ukraińców, to trafi w no, gruzinę no, tak nie nie ile w, w Białorusinów. No, ilość ma Kierunek już... i ilość, razem wzięte te dwa czynniki. A ja ci cały czas tłumaczę, że w Polsce emocje antyimigracyjne i szowinizm socjalny pojawił się niezależnie już od kierunku, bo przyjechali nas uchodźcy z Ukrainy i nawet wobec tych z Ukrainy jest poważna, duża ale społeczna niechęć do... Ale czy tak czy wiecie, Kuba do, e... jest, no, czy te wybory tego trochę nie zweryfikowały? Dzielenia się... No, no, Konfederacja, która trochę jako jest. jedyna podność. W sensie no, ja to... też myślę, że jednak ten 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 temat jest... przepadła zupełnie, no. Nie czy bo PiS też ten kolejne... temat zagarnął pod siebie, um, bo PiS przestawił wajchę i zaczął stawać się partią antyukraińską, nie tylko w rozumieniu e, kolejnych sporów z Zeleńskim, ale także w rozumieniu e, tego, że zaczęli mieć takie wypowiedzi, że e, przywileje socjalne dane Ukraińcom to przecież nie były dane na zawsze, etc. Więc o tyle się zgodzę, że tak, to. to ta, ten swego rodzaju szlem, ten idealny układ dla ludzi majętnych, to znaczy, z jednej strony chcemy mieć taniego pracownika, taniego hydraulika, tanie opiekunki do dzieci, a z drugiej strony chcemy, żeby na nich spadło całe odium polityki, które prowadzimy, został w Polsce w jakiejś mierze osiągnięty. Ja tylko mówię, że przy zachowaniu. Odpowiednich ilości i, i sprawnej polityce integracyjnej i pewnej odpowiedzialności po stronie polityków, którzy nie nabijają łatwo punktów na antyimigranckich emocjach, to jest do zrobienia. Dlatego no my mamy nieodpowiedzialne elity polityczne, ale to, to już jest temat na inną rozmowę. Ale każde elity polityczne, niezależnie od tego, czy one będą odpowiedzialne, czy nieodpowiedzialne, będą grały w pewnych warunkach brzegowych. Nie? Te warunki brzegowe są takie, że kiedyś, już będę bardzo wulgarny, kiedyś Ukraińcy się skończą. Znaczy, jeżeli kibicujecie, żeby Ukraina wygrała tą wojnę, to kibicujecie też temu, żeby ci ludzie mogli tam wrócić, tak? Mogli wrócić, odbudowywać swoje domy, pójść do szkół, wysłać tam swoje dzieci, kształcić je sportem w ukraińskim języku. I po prostu, że ta sytuacja wymarzona z punktu widzenia rzeczywiście liberalnej polityki migracyjnej, w której Polska traktuje tak naprawdę toczącą wojnę Ukrainy, jako swój niekończący się rezerwuar właśnie pracowników. Tam jest ta rezerwowa armia pracy. Ta sytuacja idealna się skończy. Nie? To mi tłumaczył trochę doktor habilitowany Paweł Kaczmarczyk. Robiłem nim, szef Centrum Badań nad Migracjami UW. Robiłem z nim o tym wywiad. Nie? I on trochę mówił, że Polska w latach 14-22 to była w sytuacji idealnej, to znaczy przyjeżdżali tu ludzie wykształceni, chcący pracować, zmobilizowani do pracy, ale też tacy, którzy w każdej chwili mogli wrócić, tam pomóc swoim rodzinom, potem wrócić znowu, którzy nie chcieli od polskiego państwa niczego, którzy nie pobierali. Świadczeń, nawet gdy te świadczenia im się należały. Nie? I stąd w Polsce, stąd w Polsce temat migracji był nawet tak naprawdę nieobecny. To jest teza Pawła Kaczmarczyka, się jakoś z nią zgadzam. On był nieobecny, bo ta migracja do Polski była tak dla nas super korzystna, tak wygodna, tak niewidzialna, że nie potrzebowaliśmy, nie czuliśmy potrzeby nawet o niej dyskutować. Nie? A tu nagle zobacz, Marcin, problemy się zaczynają już, kiedy są wiesz, kobiety i dzieci, kiedy nagle się okazuje, że są kolejki do szkół, kolejki do przychodni, kiedy słuchaj. Nie wiem, nie wiem, czy macie takich rówieśników albo znajomych, ale którzy skarżą się, że 1 września na 25 nazwisk w klasie 16 to ukraińskie. No wiesz, ten tak, ja ja problem że w się w pojawia. To widać, nie? Tak, jechałem, w ostatnio, jechałem ostatnio pociągiem w przedziale z ludźmi, którzy prowadzili właśnie tą rozmowę i bardzo na to narzekali. No ale wiesz, jeszcze raz wracam. ilość ma znaczenie? Czy, tak. czy, to to są, czy to są dziesiątki tysięcy, setki tak, tysięcy, czy miliony? I gdyby to była czwórka ukraińskich dzieci, to traktowaliby to, no prawda, przyjęliśmy, nawet możemy być z siebie dumni, e, e, niech, się, nie, niech się im dobrze dzieje w Polsce. Na no, ale jak oni mają 30-osobową klasę, gdzie, gdzie polskie dzieci stanowią mniejszość i, e, i kobieta, z którą jechałem w pociągu, mówi, że w pewnym momencie nauczycielka machnęła ręką i przeszła na rosyjski i jej córka siedzi jak U -u. na tureckim Kazaniu, no, to to już jest inna rozmowa. Tak, ja no myślę, to, że tutaj ten to... aspekt rzeczywiście też tego, że to były, że to były po prostu, tak jak powiedziałeś, Jakub, to były kobiety i dzieci, i że to były też te dzieci że to nie były osoby, które były dorosłe i przyjechały tutaj i potencjalnie mogą po prostu pracować, tylko one muszą wejść na razie w różne nasze struktury, no to to jest to zażywie, w którym będą pojawiały się i pojawiają się. Ja też mam dużo i moja rodzina no, ma dzieci w szkole, w szkołach właśnie tam podstawowych i moja mama też pracuje w szkole i po prostu słyszę, że rzeczywiście w szkole te tarcia są bardzo silne, no i też rozumiem, że one po prostu trochę są nieuniknione, tak? No bo jak mamy, nie wiem, na, na przykład piątkę dzieci, które mówią po ukraińsku między sobą i na przykład, wiecie, rozwalają całą klasę, w sensie, w tym sensie, że nie ma tak za bardzo jak nad nimi zapanować, bo oni się rozumieją, a reszta ich nie rozumie, więc no wiecie, to są oczywiście rzeczy, które po, można by rozwiązać, ale na to potrzeba czasu, na to potrzeba procesu zasobów, a to wszystko się wydarzyło bardzo szybko, tak? Więc tutaj ja też raczej jestem po tej stronie, że te tarcia widać. No, dlatego ja podkreślam ten paradoks. Nie? Znaczy, my sobie zbudowaliśmy już grunt pod, etniczną, e, pod etniczny konflikt, w sytuacji, w której jeszcze nie rozwiązaliśmy nawet fundamentalnych wyzwań polskiego rynku e, pracy. Nie? Bo z tego rynku pracy będą ludzie ubolewać. Ani mieszkań, ani służby zdrowia, e, ani no Tak. Tak, wiesz, no media na wieku polskiej pielęgniarki, 60 lat, mediana wieku kierowcy autobusu 55 lat, tak? No wiesz, to nie jest tak, że ja marzę o masowej imigracji, tylko raczej wskazuję na pewne warunki. Za chwilę państwa zachodu raczej będą biły się o to, żeby ukraść jak najwięcej pielęgniarek z Filipin, z Ukrainy, z nie wiem, z innych państw dawnego Związku Radzieckiego, tak? Jak najwięcej utalentowanych jeszcze budowlańców, czy Pracowników z Bangladeszu, Indii, za chwilę będzie ten konflikt, nie? bo zawody opiekuńcze będą potrzebowały tak mocnego zastrzyku rynku pracy. Lekarze z Syrii, za chwilę ci ludzie, których my nie chcieliśmy, będą polem rywalizacji wszystkich rozwiniętych państw zachodu, a, nie? a my w Polsce nie dość, że mamy, mamy dużo mniej do zaoferowania tym ludziom niż Niemcy, Duńczycy czy Szwedzi. To jeszcze zbudowaliśmy sobie yy, grunt do bardzo dużej jakby niechęci i nienawiści, która moim zdaniem wypływa z tego samego liberalizmu, który tak krytykujecie. Znaczy z postawy, żeby komuś coś dać, trzeba. Komuś coś zabrać, nie? że społeczeństwo jest zawsze grą o sumie zerowej, że państwo nie ma swoich pieniędzy, ma tylko pieniądze, wasze pieniądze, którymi was przekupuje. Nie? Moim zdaniem stąd się bierze to, że znowu potwierdzają to badania Labu UW. Nie? One mówią, że w Polsce nienawiść, niechęć, obawy czy sceptycyzm związany z obywatelami Ukrainy w ogóle przestał dotyczyć takich zjawisk jak banderyzm, nie? UPA faszyzm, to zniknęło w ogóle z badań z wypowiedzi respondentów, nie? To w ogóle uciekło gdzieś tam w tło. W tło. Było troszkę, że albo obawy, że Ukraińcy zaciągną nam tu wojnę, nie? Że sprowadzą na Polskę jakieś zagrożenie ze strony Rosji. To wyparowało, a nagle w miejsce tego zaczęły pojawiać się takie odpowiedzi właśnie jak mm, tutaj właśnie są roszczeniowi, za dużo ich jest, panoszą się, o, żądają dla siebie specjalnych praw i wyniki tych badań pokazują nam, moim zdaniem, jednoznacznie, nie? Że, te, że ten, że ta obawa przybrała i jednoznacznie taki socjalny y, charakter w społeczeństwie, które fundamentalnie jest antysocjalne i w ogóle uczy nas, żeby nienawidzić wszystkich mm. biorców socjalu. A jeśli pochodzą z innego mm -hmm. kraju i mają nazwisko kończące się nie na no właśnie inne nazwisko, in, inne nazwisko, to nazwisko, tego nienawidzisz tym bardziej. Mm -hmm. nie? Tu jest problem. Mm -hmm. Myś, tak. Ja myślę, że polska gospodarka, wiesz, mówisz Marcin, że liczby mają znaczenie, jasne, ale mają znaczenie w obydwie strony. Nie? Po, zobacz, ile dzisiaj e, polskich przychodni czy szpitali korzysta e, z tego, że są tutaj jednak e, pielęgniarki, recepcjonistki e, pracujące w, z Ukrainy, pracujące w polskich przychodniach. Nie? I co by się stało, gdyby one się jednak jakimś cudem nie? Ukraina wygrywa ta wojna jest pięknie, parada to? i odbudowa Kijowa i nagle te kilkaset tysięcy wiesz, kobiet pracujących w polskim sektorze opieki wyjeżdża nie? i zostaje... Pewnie, ale, ale dlatego, dlatego mi się spodobało, że Lewica powiedziała system kanadyjski, tak, czyli kwoty, punkty i patrzenie na realne zapotrzebowanie gospodarki, no bo już można oczywiście cały program poświęcić dyskusji na temat tego modelu, ale jest to jakiś model. Powiedzenie żaden człowiek nie jest nielegalny to nie jest model. To jest hasło, to jest slogan. Te spolerowanie swojej aureoli i sygnalizowanie cnoty. Więc no, fakt, że lewica wybrała jakiś model, kiedy jeszcze pół roku wcześniej nie, nie miała żadnego, uważamy jako krok w dobrą stronę i na pewno jest to lepszy model niż model PiSu. To znaczy ksenofobia na pokaz, otwarte granice, w nie, jako faktyczna polityka, bo ja znam kraje, które robią odwrotnie, nie? E, Francja jest przykładem takiego kraju. Znaczy humanitaryzm na pokaz, ale pałom jak już przyjadą. E, no i ma dużo lepsze notowania w świecie niż, niż Polska. A my wybraliśmy politykę najgorszą z możliwych, tak? Mówię, mówię o rządzie PiSu, czyli, e, czyli łączącą o, o, o jedno i drugie z najgorszych światów i jeszcze podlane sosem korupcji na dobitkę. A, tylko u nas nie ma mieszkań komunalnych, więc jakby jak nie będą pracować, to umrą z głodu, więc jakby... Sytuacja sama się rozwiąże, chyba nie doprowadzimy się do takiej sytuacji jak w Szwecji czy Francji, bo, jesteśmy, bo zdecydowanie bardziej mamy model anglosaski w tym sensie tej integracji. No w, tak. Bardziej przypominamy Amerykanów. No, no pod nie ma tu szans, żeby się getta powtórzyły. Ja tylko myślę sobie o tych wszystkich patorientierach, którzy pobudowali te mikrokawalerki i oni faktycznie będą bardzo silnym lobby, żeby tutaj migrację robić dużo, bo, no, bo ktoś musi te mieszkania w końcu wynajmować. No właśnie, zostałem. W... Poz... Po... Proszę, Marcin. A dobra, bo chcia... chciałem pchnąć rozmowę na sekundę na inne tory, bo tak czuję, że ten temat imigracyjny omówiliśmy już na wszystkie strony. Um, a chciałem zadać pytanie takie bliskie waszej działalności, czemuś co, co ja z wami bardzo silnie kojarzę. Mianowicie. Um... Ja kiedyś rzuciłem takie hasło, nowy ruch egzekucyjny, nie? To znaczy, że jak kiedyś polska szlachta się zebrała i stwierdziła, w sumie prawa mamy dobre, tylko nikt ich nie przestrzega. I ja po części, jak oglądam wasz program, też jak patrzę na waszą działalność jako aktywistów, to dostrzegam, że na tym w dużej mierze zbudowaliście swój model. To znaczy, jeśli chodzi o alkohol, prawa są bardzo dobrze napisane, tylko po prostu każdy wie, że wolno tego prawa nie przestrzegać i nie będzie z tego powodu żadnej sankcji. Jeżeli chodzi o. Na przykład mieszkalnictwo, no to prawa są. Artykuł 95 Konstytucji spokojnie byście zmieścili w Konstytucji Skandynawskiej Socjaldemokracji. Państwo ma obowiązek zaspokajać potrzeby mieszkaniowe. Jeszcze, jeszcze nawet ustawodawca nam enumeratywnie wymienia jakimi metodami, a ułatwienie pozyskania własnego mieszkania wymienia na ostatnim miejscu, po trzech linijkach tego, co państwo powinno robić. No państwo po prostu tego nie robi, kolejne rządy tego nie robią. I zastanawiam się, jakbyście mieli to hasło nowego ruchu egzekucyjnego wypełniać treścią, to, to co byście tam jeszcze dorzucili? Gdzie są takie punkty, takie oczywiste punkty, gdzie niby mamy prawa, gdzie niby wiadomo, a nikt tego nie podnosi, nikt tego nie szanuje? I właściwie, wystarczy podnieść te hasła z ulicy i wziąć je na sztandar. Ja mam na szybko taki temat, o którym akurat dzisiaj właśnie ja jeszcze przytoczył i o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli opieka okołoporodowa, tak? Mhm. I sytuacja w ogóle kobiet, które chodzą rodzić dzieci w Polsce. To jest rzecz, która wydaje nam się oczywista. W latach 90. mieliśmy wspieraną przez Agorę zresztą akcję Rodzić po ludzku, która mhm. wtedy miała obliczy, zmienić oblicze porodów w Polsce i to się udało. I przy właśnie takim, przy takiej ciszy, no to znaczy oczywiście są organizacje nadal, między innymi właśnie rodzic poludsko, która też cały czas działa. Są organizacje, które o tym mówią, są osoby, które mówią o swoim doświadczeniu, tego co się, co się im po prostu stało na porodówce. Natomiast gdzieś jednak rzeczywiście tak medialnie, tak szeroko ten temat jakby jeszcze nie, nie idzie, jak mógłby, bo jest naprawdę doświadczeniem w tym momencie. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że jedna na dwie kobiety, która idzie do porodu, wychodzi z tego porodu co najmniej rozczarowana i źle potraktowana, a wiele z nich wychodzi z traumą i wydaje mi się, że to jest taki temat właśnie, który trochę leży na ziemi a, a czego, w sensie czego brakuje. Porusza. Mhm. Brakuje Wiesz, pieniędzy, no trochę... brakuje personelu, brakuje dobrej woli. Wiesz to, no to jest właśnie bardzo złożony temat, dlatego że on, po pierwsze, trochę jest związany z tym, że brakuje pieniędzy na porodówkach po to, żeby personelu było więcej, ale też po prostu to jest trochę związane z samym podejściem do kobiet. To znaczy rzeczywiście, że w wielu miejscach po prostu brakuje w pewnym sensie dobrej woli, także to są ludzie, na przykład już bardzo wypaleni zawodowo, którzy trochę nie powinni już tego robić, co robią. Yy, I to ich wypalenie po prostu przekłada się na ten niezwykle newralgiczny moment. Te no wiecie, no, poród jest takim momentem kompletnej bezradności, nie wiecie, tak, ale ja wiem, że poród jest takim momentem kompletnej bezradności jest takim momentem, który, który też przeżywa się w życiu najczęściej raz, dwa, trzy, moja mama urodziła dziewięcioro dzieci, ale jest wyjątkiem, tak, natomiast jest to doświadczenie jednak takie jednostkowe, a dla osoby, która obsługuje ten poród, no to to jest jakby jedna z dziesiątek kobiet, które dzisiaj jakby będą um, to przeżywały i według mnie na tym styku Rzeczywiście brakuje jakiejś takiej szerokiej rozmowy na temat tego, jak, jak ten system powinien wyglądać. Ja nie mam oczywiście tutaj teraz na szybko takiej jasnej, już jasnego rozwiązania, co powinno się wydarzyć, ale jeśli pytasz mnie o takie tematy, które według mnie są czymś takim, że jakby wszyscy, wszystkie, czy wszyscy mężczyźni też, którzy doświadczają tego razem ze swoimi partnerkami, Wiemy, że to się dzieje. Wiemy, że 50% porodów w Polsce kończy się cesarskim cięciem i tak nie powinno być na pewno. Ale trochę właśnie brakuje, mam wrażenie, siły i jakiejś takiej woli polityczno-medialnej, żeby ten temat ruszyć. No ja, moim wielką tutaj taką w przyszłości, w przyszłości chciałabym bardzo też właśnie tym tematem się zająć. Mhm. Janek, jakie prawo niby mamy, prawo a tak pracy naprawdę jest nie takim mamy? prawem, mi się wydaje, absolutnie podstawowym, tak? No bo e, niby jest jasno zdefiniowane w prawie, jak, e, czym jest etat, a w Polsce absolutnie to nie jest przestrzegane. No, moją ulubioną historią jest TVN, który najpierw wyrzucił wszystkich e, pracowników na B2B, potem przyszła kontrola pip i nagle, wiesz, 500 etatów się tam z powrotem pojawiło, nie? I się okazało, że tam <grym> chyba jak tam kilkaset milionów złotych po prostu oszwabili państwo polskie, tak? E, bogata korporacja TVN i tutaj mi się wydaje, że egzekucja tych praw jakby no, jest ścieżka droga, jest ścieżka prawna, żeby faktycznie tutaj te, te prawo pracy egzekwować. Jak ty mówisz, tych sprawa, którymi się zajmowaliśmy jeszcze, to była jedna rzecz, czyli była reprywatyzacja, tak? Znaczy reprywatyzacja była mhm. gwałtem na konstytucji, była gwałtem na jakichkolwiek zasadach współżycia społecznego. I myśmy tak naprawdę doprowadzili, że ta konstytucja stała, e, zaczęła być przestrzegana, jakkolwiek. Tak? Znaczy, po, e, to, co robiły sądy i to, co robiła administracja publiczna wtedy, no to, to, to ja jestem, to my byliśmy obrońcami praworządności i konstytucji. To, e, a, a, a ci, którzy szli w marszach kodu, tak ja, ja też, kilka razy mi się zdarzyło, ale e, e, nawet organizowaliśmy jedną z większych demonstracji w obronie sądów, e, co do dzisiaj jest e, o, przedmiotem. E, różnych tych, ale no jakby więc tu, tutaj też przywróciliśmy znaczenie, znaczenie prawo, ale mi się wydaje, że prawo pracy jest dzisiaj absolutnie kluczowe, tak, znaczy godność, doświadczenie był taki stanie ranking publikowany jeśli chodzi o jakość pracy i Polska była absolutnie chyba tam ostatnia chyba praktycznie na rumu, w, w, ex po z Rumunią i Bułgarią, tak, I te historie o tych warunkach pracy kurierów, którzy po prostu ze złamanymi nogami chodzą i rozwożą paczki i te franczyzy, te żabki tak, które de facto to jest niby to są samo tak naprawdę są niewolnikami korporacji no tego jest po prostu tyle, że tutaj lewica, czy jakikolwiek ruch lewicowy no po prostu ma mnóstwo do, do złowienia i do złapania i, i wydaje mi się, że te tematy pracowe ruszają ludzi nie? I jakby, a propos jeszcze przypomniał mi się, że ma, tam je chyba nie lubię, kiedy ujawniłem, że pracowali na jego teledyskach ludzie za darmo. Nie? Bo to była taka akcja, że, jakby, że, że tam wszyscy mieli wpis do portfolio. Nie, to jest jakiś bogaty banan, on zarabia, on zar oni zarabiali na wstawieniu tam jakiegoś e, e, merchandingu, e, jakiegoś produktu na teledysku setki tysięcy złotych, a nie płacili ludziom do pracy, którzy tak? znaczy, robi te teledyski. E, więc e, takie poczucie właśnie wyzysku i tego niesprawiedliwości to jest też coś, co bardzo mi się mocno rezonuje też z młodymi, że oni się już nie, nie pitolą tak? oni chcą mieć jasne stawki ile, ile jakieś zatrudnienie, chcą mieć normalne warunki, chcą mieć umowę o pracę już nie dają się nabierać na te y, 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 gadanie o B2B i tak dalej i, i to jest też y, bardzo mocna zmiana i mi się wydaje, że y, fakt naprawdę na pracę i na godność pracy lewica powinna w tym rządzie postawić. Tutaj egzekucja praw, które istnieją, a które są nierespektowane, jest, skala ich jest moim zdaniem największa. To prawda, my zaczęliśmy ten program ne, od takiej nutki trochę narzekania na ne, młodszą generację, czy szukania nie. dziury w całym, ale ten jeden aspekt, o którym mówi Jan, jest moim zdaniem wart podkreślenia. Wszyscy chyba pamiętamy tę taką słynną, już właściwie memiczną konwersację jakiejś młodej, nastoletniej chyba dziewczyny ze swoim szefem, nie? Która tam w kolejnych SMS-ach odpisywała mu, że nie ma prawa do niej dzwonić, ona tam nie przyjdzie w godzinach pozapracowych. Pamiętacie to, że nie wstanie tam o siódmej, nie będzie zepsutych tam, czegoś jakichś zepsutych produktów chować w zamrażarce i tak dalej. Było fenomenalnie, ja też pamiętam ten wątek na Twitterze, że potem stał się jakąś taką branżową, branżową legendą, bo był chyba taką naj najładniejszą ilustracją tego, jak wielka generacyjna zmiana zaszła w Polsce, bo nie wiem, czy macie to do doświadczenia, ale gdy kłócimy się z naszymi starszymi kolegami, czy z generacją naszych rodziców, to zawsze wraca ten mit takiego: my pracowaliśmy a, po 16 godzin, no żyliśmy w stawie, jedliśmy szczaw, we czworo się trzy godziny przed tym, jak poszliśmy spać. Tak, tak. Dokładnie. Całe mieszkanie opaliliśmy jedną zapałką i tak dalej, i tak dalej. że To jest ciekawe, bo w jakimś sensie ja jeszcze pamiętam bezrobocie lat dziewięćdziesiątych, ale generacja tak. Z już go na pewno nie pamięta, ani za I jest tą generacją, która wchodzi na rynek pracy rzeczywiście bardziej świadoma swoich praw, nie traktująca pracy jako tak naprawdę spełnienia marzeń, pewnego fetyszu, czy czegoś, co za się, co, się, co się dziękuję, nie? Tylko normalny element po prostu dorosła życie, znaczy praca jest po to, żeby zarabiać pieniądze, a nie w zgodzie z jednym z tych mitów lat dziewięćdziesiątych, 2000 -tych, żeby, nie wiem, yy, pomagać swojemu szefowi, nie? albo tam tworzyć lepszy mm. świat, albo budować kapitalizm, whatever, whatever, whatever z tych mitów, no, po prostu do pracy się idzie, pracuje się w określonych godzinach, dostaje się kwit, wychodzi, jakby i wszystko jest y, kompletnie już zaświadczone, nie? nie, ma tego mitu, nie ma, nie wierzą też, jak sądzę, w tę taką obietnicę, nie? którą się, którą która była prawdziwa dla pokolenia dzisiejszych 55 czy 60-latków, że jak będziesz dużo pracował, to szybko no to, awansujesz, tak. zajmiesz jakieś kierownicze dla, stanowisko. Dlatego hmm. naprawdę szefem inspekcji pracy powinien być ktoś z razem. Znaczy, jeśli oni faktycznie, oni naprawdę, e, jeśli chcą e, osiągnąć coś politycznie, to e, niestety ani mieszkania, ani edukacja, e, ani zdrowie, bo słyszałem też takie opinie, że, że oni mogą dostać jakieś te, coś z tych rzeczy, że to wszystko są naprawdę bardzo trudne rzeczy. A Inspekcja e, pracy, która zaczyna działać tak jak inspekcja ZUS-u, bo jakby o co się czyta o ZUS-ie, jak potrafi ZUS po prostu złapać za krtań pracownika, to też jest oczywiście pewien wektor, tak? no bo to jest wektor pewien ideologiczny. Dlaczego ZUS, kontrole ZUS-u działają świetnie? Bo cisną pracowników, tak, nie cisną pracodawców, tylko cisną pracowników. E, moja dziewczyna, która jest lekarką, ona się musi non-stop tłumaczyć z tego, co robi. Jakby, jak daje komuś zwolnienie albo coś tam, tak? Jakby, jeśli w ZUSie to działa, to dlaczego ma to w inspekcji pracy nie działać? Nie? Znaczy, jakby wystarczy po prostu mm -hmm. doprowadzić do tego, że nam się zmieni wektor i dosypiło trochę pieniędzy, no bo oczywiście. Nie może to tak być jak dzisiaj, że tych inspektorów jest mało i pewnie też odrobinę zwiększyć ich kompetencje. Więc jeśli, chciałbym, jeśli chcielibyśmy widzieć gdzieś sprawczą politykę lewicową, no to wydaje mi się, że naprawdę inspekcja pracy jest w tym miejscem, gdzie oni powinni, e, powinni działać i powinni po prostu chodzić po tych Januszeksach, zamieniać et, e, e, B2B na etaty, nakładać kary, e, cisnąć palikota o niewypłacone pieniądze. Zakładać sprawy karne, czy tam jakieś inny, bo też mogą takie zakładać, jak się pracodawca nie płaci, i pomagać zakładać związki zawodowe. I naprawdę to będzie się roznosiło i to będzie działało i to będzie ewidentny, ewidentny korzyść, tak? Która. No przecież Piotr i Konowisz, większość tych tematów, to są związane z pracą, mam wrażenie. Także ktoś się zatrudnia na czarno, ktoś tam coś tam, został zwolniony niesłusznie. Eee, no oczywiście oprócz długów, tak? No nie, no tam jest dużo więcej tematów, może u Piotra, ale bardzo ta, 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 ten wątek pracy się bardzo mocno faktycznie przebija. Słuchajcie, my mamy taką tradycję w naszych programach, że na koniec mówimy o naszych lewtkomendacjach. Polecamy jakieś książki, artykuły, seriale, filmy, gry, czy... Bardzo wiele rzeczy polecamy, których, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę słuchającym nas i to jest też pytanie otwarte do was. Nie musicie mówić tam tego teraz. Możecie dać sobie po minucie, żeby, żeby sobie przypomnieć, co warto polecić, ale mam, mam nadzieję, że zanim się pożegnamy, to powiemy jeszcze. Czy nasi słuchacze i słuchaczki dowiedzą się od was, co możecie im polecić, możecie co czytacie, co was ostatnio inspiruje. Książka, serial, film może. Dobrze, no na szczęście ja mam, jestem mhm. przygotowana. Jest to książka, która pozostaje w tym temacie, o którym powiedziałam, ale wydaje mi się, że jest ona, czyli temacie opieki oko okołoporodowej. Nazywa się Przeprowadzę Cię na drugi brzeg. Są to rozmowy właśnie o, o porodzie, więc jeśli są tutaj osoby którym ten temat jest bliski, które może same mają doświadczenie, takie właśnie porodu swojego, czy też towarzyszenia komuś w porodzie, czy też planują tego typu doświadczenie. Według mnie warto tą książkę przeczytać, żeby mieć świadomość tego, no właśnie jaka jest dzisiaj ta rzeczywistość w Polsce. Nie jest ona ciekawa i nie jest to niestety lektura miła. Ale według mnie warto to wiedzieć, bo to jest rzeczywiście coś, co no jest bardzo podstawowe w, w, naszym, w naszym losie życia. Yy, I jest to temat, który, który warto zgłębić. A ja się zdziwiłem, że mnie nie zapytaliście o alkohol. Yy, bardzo jest to, yy. Mamy dobre. Wszyscy się o ja, to pytają. A co byś chciał nie, powiedzieć ja w tym temacie? Czytałem faj bardzo, bardzo fajną osobę. Co książkę, chciałbyś polecić? Profil na, na TikToku, nazywa się Alkoholik z TikToka. I Łukasz Tchórzewski się, się nazywa, nie pij dziś. I zrobiła na mnie dobre wrażenie bardzo. I wcześniej czytałem z książki Roberta Rudkowskiego też takiego psychoterapeutę właśnie, który walczył różnymi zmaganiami uzależnieniowymi. Eee, więc e, ja w nurcie krucjaty antyalkoholowej tutaj e, polecam i e, no je, mówiłeś o ruchu egzekucyjnym, ale też nie można zapominać, że my jesteśmy też nowymi purytanami jakby i e, więc to. Ale to ruch ty, egzekucyjny też, też, miał, też miał te punkty obyczajowe i związane z, z ruch eksekucyjny... pijaństwem i tak dalej. Wiesz, nawet 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 te zagarnięte królewszczyzny brzmią jak te nieruchomości, nie? które, o no, które walczono Chcemy jest. Tam jest dziwnie dużo Więc W tym temacie mogę faktycznie ostatnio co czytałem i polecam. Super, e, dziękuję wam za te rekomendacje, ale jeszcze bardziej gorąco dziękuję Wam za poświęcony nam czas i to spotkanie. E, bardzo długo kazaliśmy na nie czekać, więc super, że doszło do skutku i że mieliśmy aż dwie godziny, żeby porozmawiać. No, ale jest niedosyt jasne. No myślę, że już tutaj wiesz, bardzo chętnie bym z, pan... z wami jeszcze pogadał. No nie wszystkie ale jeszcze. Ale tak. mam za was kciuki, bo e, <grym> naprawdę robi się super robotę i, i więcej tego, i jestem ciekaw, co e, zaprezentujecie w przyszłości, bo pokazaliście jakość, w której do tej pory nie było. Dzięki i, i wzajemnie, bo wy też o, byliście tak. dla nas inspiracją. E, więc doceniamy, e, że normalnie. nie będziemy, że nie będziemy. No to są jedyne dwa bratnie podcasty w polskim internecie, no, no to już tak, kogo się to możemy to, chwycić. Na i ryba, e, bezry, więc więc i ryba, dzięki. Tak. E, Więc e, więc e, <laughs> e, dzięki, dzięki za te słowa, no i dzięki, że dołączyliście do nas. E, Dzisiaj myślę, że jeszcze kolejne okazje będą, bo... Polska jest krajem, w którym nie szybko skończą nam się tematy, na które możemy narzekać z lewicowej perspektywy. Dokładnie tak jest. A jeżeli chcecie, tutaj kieruję te słowa do tych, którzy nas słuchają, wesprzeć powstawanie najlepszego medium po lewej stronie, to zajrzyjcie na patronite.pl ukośnik DLR. Właśnie odpaliliśmy tam nowy próg wsparcia, który pozwoli nam zebrać środki na to, żeby wystartować z własną redakcją, jakimś projektem medialnym i stworzyć solidny ośrodek, który będzie po lewej stronie tę rzeczywistość nam opowiadał tłumacz i trochę próbował rozszyfrować a może nawet zmienić i pewnie y, Jan i Zofia gdy ich zaprosimy do publikowania w czymś takim to pewnie nawet nam powiedzą tak mam nadzieję No też ale Na to liczymy No to o, przynajmniej już się nas jeszcze na wypadek pyta, raz żebyśmy musieli już się zadeklarować, <śmiech> 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 zadeklarować. Oczywiście tak <laughs> to jest, <laughs> to jest, <laughs> to jest sta starą korporacyjną <śmiech> metodą <laughs> <laughs> Tak więc ja więc też wam słuchajcie... dziękujemy mm -hmm. że ja dziękuję wam bardzo. Nie, dla nie, mnie proszę, ten satysuwa. format bez, bez cięcia jako się okazało, dosyć szybko jest dużym wyzwaniem, więc... Ale cieszę się, że udało mi się zaciąć tylko raz nie jest i że w, potem już się rozstrzałam. Roz, roz, ja no właśnie, dlatego to jest, tego, to jest dla mnie stresujące, no nie? Wa, wa, I what było you what you get i <laughs> Dokładnie. Co powiedziałeś, już pójdzie. Więc e, świetnie więc mnie uratowałeś, dziękujemy. także wszystko jest dobrze. Ale ja dziękuję dziękujemy. za za waszą... i polecamy się na przyszłość. Hmm. Mhm. Więc dziękujemy My za Waszą odwagę, a widzom dziękujemy za, za uwagę. No i słyszymy się niebawem. Tak, tak, jak nas zaprosicie, to ja już awansem mogę tu powiedzieć, że odpowiemy twierdząco. Tylko u mnie idziemy. jest montaż, więc spokojnie, Saj, możesz. <grym> <grym> Będziemy autoryzować <grym> potem dwa miesiące. Dzięki Wam i do usłyszenia niebawem.